No, i on tam jakby rzuca mi te żarty, ja mówię, stawisz, to jest żart kończący znajomość, nie? No nie, no, mówię, kurde, to wiesz, co ja mam wątpliwości, nie? Oj, dobra, zobaczymy, jakoś to będzie. No i, i wiesz, i takich żartów kończących znajomość na trójce z mojej perspektywy było co najmniej kilka, a potem nagle, w przerwie, ludzie podchodzą do barucha i mówią, ty, na dwójce były mocniejsze. I on mi to mówi, ja mówię, kurwa, jak nie? Wpadło mu 3 miliony, na co on stwierdza do mnie i do Bartka, że chciałby nam z tego tytułu odpalić prowizję i nam na fakturę i tak dalej. Przy 150 tysięcy. Ja mu publicznie chciałem podziękować podczas święta kapitalizmu i pokazać uczestnikom jak wygląda z mojej perspektywy i przynajmniej wedle moich doświadczeń niespotykana forma wdzięczności w polskim biznesie. I to nie wynika z żadnych jakichś rozmów wcześniej, czegokolwiek nie. co mieliście? Stary. Dobra, teraz to mogę powiedzieć, bo ja nawet nie wiem czy on to pamięta, ale zrobię taki trochę coming out, nie? Ja byłem tą prowizją szokowany bo mi się wydawało, ty, mu się chyba coś pomyliło, ale dobra, kurwa, nie, nie mówimy, za duża kasa, nie? Jak zobaczyłem tą fakturę, mówię, co? Za takie rzeczy? Takie pieniądze? Kurczę, o co tu chodzi, nie? I już, wiesz, i już, już mój wewnętrzny Janusz się odpalił na zasadzie, zróbmy śledztwo, kurczę, kogo poniosła tak fantazja? No, całe szczęście, że to mój wspólnik był pomysłodawcą, więc miał immunitet. Ale jak potem zobaczyłem wartość tego, to nawet jakby kosztowało to, wiesz, 2-3 razy tyle, to i tak jest tego po prostu warto. Siemanko. Wracamy do was z kolejnym dilem od Cambly. Ostatnio zauważyłem, że nawet memy po angielsku są lepsze, jest ich dużo więcej. Jakby ktoś dalej miał wątpliwości odnośnie tego czy warto się uczyć. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować w 24 godziny na 7. Rozmawiacie z Native Speakerami, czyli osobami, które mówią w języku angielskim od dziecka. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. Cambly ma również ofertę dla przedsiębiorców, więc można pracować nad angielskim całym teamem. Kod zniżkowy znajdziecie w opisie podcastu. Zniżka działa dla pierwszych 100 zdecydowanych osób, więc pośpieszcie się. Zniżki działają zarówno dla planów grupowych i indywidualnych. Dla osób słuchających, www www.camybyl.com Polecam, uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Nie lubię, jak ludzie mi mówią miłe rzeczy. Się od razu dziwnie zaczynam czuć. Znaczy, wiem, dlatego powiedziałem Ci je bardzo krótko, bo gdybym mówił dłużej, to pewnie byś akurat się rozpłynął, nie? roztopiony i za top złapał. No to, ale to, jest, to jest dziwne. Nie wiem, czy to jest jakaś polskość, czy to kwestia tego, jak ja byłem wychowany, ale ja się dziwnie czuję, jak ludzie mi mówią, myślę, jakieś że, takie... Myślę, że wiele osób ma generalnie problem z przyjmowaniem komplementów. Ty no, masz problem z przyjmowaniem komplementów? Jeżeli trwają. To, to jest taka klasyczna sytuacja, gdzie jestem, jakimś, Nagrywamy już. Dobrze, gdzie jestem w jakimś miejscu publicznym i czasami się zdarza, na szczęście, że podchodzi ktoś, żeby podziękować za program, jeżeli to podziękowanie. Trwa 10-20 sekund, to jest naprawdę wszystko w normie, ale jak już leci trzecia, czwarta minuta i ty słyszysz więcej komplementów na swój temat, niż wszystkie Twoje były dziewczyny powiedziały razem wzięte kiedykolwiek, to już zaczynasz tak szukać po prostu. Paranoja cię włącza. innego, <noise> gdzie mogę po prostu pójść, no bo, nie do, bo, no bo chcesz przeprowadzić jakąś tam wartościową rozmowę, a faktycznie, jak jesteś bombardowany komplementami, które jakby nie patrzeć, po prostu wyrażają czyjąś wdzięczność, no to tak, mnie to też na swój sposób krępuje. Muszę zapytać moją psychoterapeutkę, dlaczego tak jest. Nie, nie wiem, czy mi mówię, że chodzisz do psychoterapeutki. Jestem dopiero po dwóch wizytach, więc Uuu. badam ten. Temat, natomiast przez to, że zauważyłem, że wielu moich kolegów, szczególnie z loży kapitalistów, korzysta albo regularnie, albo od czasu do czasu jako narzędzia, spotkania psychoterapeutyczne, po to, żeby lepiej rozumieć siebie, zarządzać swoją głową, to jak stwierdziłem. Jak możesz tak mówić? Jak na, na, narze, narzędzia? Nazywasz się po imieniu też jest narzędziem, nie? Ale oczy, oczy, oczywiście kumam żart. Natomiast stwierdziłem, że skoro ludzie, którzy są na swój sposób dla mnie inspiracją, których podziwiam, których szanuję. Korzystają z tego typu usług na porządku dziennym, pomimo, że pomimo, albo być może właśnie dzięki temu, są osobami takimi bardzo wyważonymi, salowanymi dojrzałymi, no to co mi szkodzi też spróbować. Na razie jesteśmy po dwóch spotkaniach, jest fajnie, zobaczymy później jak będzie. Czyli poszedłeś tak na zasadzie Jolo, zobaczymy, po prostu, zobaczymy, czy jest mi to potrzebne i czy znajdę tam coś dla siebie? Tak, bo pierwsze pytanie, które się pojawia, kiedy ktoś rozważa w ogóle skorzystanie z takich usług, to jest, jak wybrać. I ja też takie pytanie zadałem i to, co otrzymałem od praktycznie każdej osoby, z którą rozmawiałem zarówno w loży, jak i poza lożą, to powiedzieli mi wszyscy to samo. Musi ci kliknąć. Ja mówię, cóż za doskonały i precyzyjny opis tego, jak stwierdzić, że dana osoba jest tą osobą właściwą. Więc przyjęliśmy po prostu pewne parametry, poprosiłem moją menadżerkę, żeby zrobiła research na lokalnym rynku, bo koniecznie chciałem, żeby to były spotkania na żywo. Stwierdziłem, że przynajmniej na razie będę tak się czuł bardziej komfortowo. I no, na razie jest w porządku. To, co w pewien sposób kupiło moje zaufanie, a na pewno dało kredyt zaufania to to, że pani Kinga powiedziała, że tera model terapii, który on, ona używa, nie chcę teraz celowo podać nazwy, bo go dokładnie nie pamiętam, a nie chcę go przekręcić. Jak będzie trzeba to napiszę go w komentarzu jak e, sprawdzę, że model, w którym ona pracuje jest taki, że będziemy się spotykali do momentu, aż ona uzna, że ja już jej nie potrzebuję. Mhm. że już jestem wyposażony w takie narzędzia, w takie schematy myślowe, w taki w ogóle proces analizy swoich odczuć, emocji, kontroli ich, że po prostu nie będę jej potrzebował, a jeżeli się wydarzy w moim życiu coś, że będę potrzebował po prostu takiego skrzydłowego na jakiś czas, no wtedy ona może wkroczyć do akcji, więc fakt, że ona nie chce mnie uzależnić od siebie, jak takiego klienta abonamentowego, miał wpływ na to, że stwierdziłem okej, okay, dobra, no to spróbujmy, nie? Czyli kupiła cię takim swoim, twój przedsiębiorczy mindset kupiła takim, takim podejściem. Tak. A tak. um, dzisiaj jest tak, by the way, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Nie wiem, czy się też się dzisiaj dowiedziałem. Super, że w ogóle o tym rozmawiamy, no bo to jednak jest temat, który mam wrażenie, że nie jest już stygmatyzowany, ale jest wciąż niewystarczająco chyba powszechny i popularny w stosunku do wagi, jaką ma w naszym życiu. No, pewnie, że tak. I jakby sama, sama ta kwestia budowania relacji. Dużo rozmawialiśmy o tym, że wiele rzeczy w biznesach sypie się przez to, że ktoś ma chujowe relacje albo w, w środku u siebie w rodzinie, albo chujowe relacje takie biznesowe. No i tak. jak chodzisz na terapię, to możesz być lepszy w to, żeby budować takie relacje poprawnie. Yy, tak. Przy okazji też pomagają na pewno testy osobowości, które mi pozwoliły dużo bardziej zrozumieć chociażby moją żonę, oraz jej pozwoliły zrozumieć mnie i to, że ja na przykład. Jaką masz osobowość? Robiłeś ta luka? Robiłem Frisa. Frisa, ostatni F u mnie od Frisa, F Dawid Straszak. Frisa i miałem wizjonera, drugiej tej części nie, nie pamiętam, jakby no, przede wszystkim się skupiłem na wizjonerze i też tam w tym teście osobowości wyszło, że jak rozmawiamy z moją żoną o jakimś pomyśle, no to skoro rozmawiamy, to dla mojego umysłu oczywistym jest, że zaczynamy działać dzisiaj, Mhm. A dla jej umysłu to nie jest oczywiste. Dla jej umysłu działanie dzisiaj stanowi wręcz na swój sposób dyskomfort, żeby nie powiedzieć zagrożenie. Ona potrzebuje rozbiegu tygodnia, dwóch, czasami kilku miesięcy. I ja to przez długi czas postrzegam jako wadę. Ona jest badaczem czy partnerem? Stratek, badacz. Strateg, bada. strateg, strateg, badacz no? Czyli ona musi rozkminić sobie wszystkie rzeczy, zanim podejmie jakąś decyzję i podejmie działanie. Tak, a z kolei, dla przykładu, Judyta, która u nas jest pełni rolę handlowca, jest nie, piekielnie skuteczna w tym, co robi, no to ma takiego naprawdę mega mocnego partnera, nie? że po prostu jak z nią rozmawiasz, to się czujesz bezpiecznie i tak dalej. Ale wracając do Kamili, to ja to przez, przez jakiś czas postrzegam jako wadę, że ona potrzebuje tego rozbiegu. Natomiast jak Powstrzymałem konie i przestałem jej próbować narzucać mój styl postępowania, i zobaczyłem, mówię: Dobra, zróbmy po Twojemu. To wydarzyła się rzecz piękna, bo jak Kamila zebrała w jakimś konkretnym temacie, typu inwestowanie w nieruchomości w Anglii, mhm. które dość mocno badamy obecnie, trwało to długo z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że Kamila zbierała informacje, lecz kiedy tych informacji zebrała już wystarczająco dużo. Że jej wewnętrzny badacz poczuł się nasycony, to stary. Jak to ruszyło z kopyta, to teraz, tak jak wcześniej ja ten temat dopytywałem, to teraz, jak Kamila mi mówi o pewnych rzeczach i pewnych pomysłach, to ja tak mówię: Może, czekaj, czekaj, moment. Nie mów mi tymi skrótami myślowymi, ja nie mam twojej wiedzy, nie mam twojego słownictwa. Weź mi wytłumacz, nie? I nagle wiesz, ja jestem tym po prostu. Powolnym chłopcem w tej sytuacji, który potrzebuje, żeby ona mi wytłumaczyła, bo ona po prostu zbudowała tą pewność z powodu tego, że jest badaczem, i teraz po prostu but, podłoga i jedziemy na maksa. No a ja z racji tego, że mam trochę inny styl działania, no to ja podejmuję decyzję dzisiaj, zaczynam robić dzisiaj i uczę się w biegu. To na przykład dla mnie jest bardzo niekomfortowe, a dla mnie improwizacja i spontaniczność to jest coś, z czego mam doktorat, nie? Tak, mi wyszło, że jestem nie badaczem, tylko najmocniej zawodnikiem. Czyli ba bardzo taka krótka komunikacja, bardzo konkretna, co większość osób odbiera, jakby był niemiły albo niezainteresowany, albo bym się wiecznie śpieszył, a ja po prostu tak mam, że jak dogaduję się, ok, 14.30, to piszę 14.30 i nie piszę niczego więcej. Co dla no. osoby, osoby jak partner jest bardzo dziwne, bo tam nie ma żadnej rozbudowanej historii na temat mojego dnia i ciężko mi się dogaduje z takimi osobami. A okay. um, jak wpadliście na to, żeby zrobić sobie taki test? W sensie, zrobiliście taki test z uwagi na to, że chcieliście coś poprawić? Ktoś wam o tym powiedział? Mogę coś przeinaczyć, ale o ile... W odmętach pamięci dostrzegam właściwą odpowiedź, a tą odpowiedzią było to, że mój wspólnik Bartosz przyszedł do firmy z tym pomysłem, że powinniśmy wszystkim zrobić test osobowości, po to, żebyśmy się upewnili, czy na pewno właściwe osoby są na właściwych stanowiskach, no bo kompetencje to jedno, ale pewne twoje predyspozycje osobowościowo-intelektualne to jest coś zupełnie innego. I mam wrażenie, że zwłaszcza w sektorze MŚP to wciąż nie jest aż tak powszechna wiedza. I często spotykam. Sytuacje i miejsca, w których ktoś patrzy na komfort pracy pracownika w bardzo taki prostolinijny sposób, że wystarczy mu dobrze zapłacić i git. No nie, no bo jeżeli ktoś kocha pracę z ludźmi, a ty mu dajesz Excela i gruby czek, no to on i tak się pewnie spali po kilku tygodniach, a jak jest, nie wiem, ultra, ultra odporny, to po kilku miesiącach. Natomiast jeżeli no, dasz mu robotę, gdzie będzie właśnie przebywał z ludźmi, to nagle ta osoba będzie kwitła, bo robi coś, co po prostu jest z nią na maksa zgodne. Więc y, początkowo to było głównie pod potrzeby firmowe, a że tak się złożyło, że Kamila zaczęła pracować z nami no bo i y, pomaga przy naszej spółce nieruchomościowej więcej i jest głównym opiekunem w Loży Kapitalistów, to są jakby jej dwa główne zajęcia, no to się też przez ten test musiała przejść. Jak przez ten test przeszła, ja zobaczyłem wyniki i zobaczyłem tą te, te, te w, w, wytłumaczenie tych wyników. Tak się nagle podrapałem i mówię: Adrian, naprawdę to możesz sobie przypiąć order z ziemniaka, że jesteś z tą cudowną kobietą 11 lat. I nie wpadłeś na to, aby wcześniej zrobić jakiś test osobowości, żebyście zrozumieli, dlaczego co jakiś czas są między wami zgrzyty wynikające tylko i wyłącznie z tego, że po prostu trochę inaczej postrzegacie niektóre aspekty rzeczywistości. Ale na twoją obronę ona też mogła na to wpaść. <grymce> Właśnie Kamila, też mogłaś na to wpaść. Dobra, jeden jeden. <grymce> Wprowadziliście jakieś zmiany w firmie po tych testach? Zauważyliście, że ktoś nie pasuje do końca na jakieś stanowisko albo zaczęliście jakoś inaczej prowadzić komunikację? Wydaje mi się, że tutaj powinienem rozwinąć wątek taki najbardziej jaskrawy, żeby nie przechodzić punkt po punkcie przez wszystkie stanowiska, które mamy w firmie, no bo ich jest po redukcji składu, o czym być może będziemy rozmawiali w tej chwili kilkanaście. Mhm. Ale najbardziej jaskrawym chyba przykładem, który zasługuje na uwagę w tym podcaście, jest transformacja Judyty. I to jest w ogóle ciekawa historia, bo tak przyszła do firmy w mega zwariowanym okresie. Przez to, że był kiepski onboarding którego dopiero miałem świadomość, że był kiepski wiele tygodni później, przez kiepski onboarding, kiepsko się wdrożyła do firmy, czyli to jest nasza wina, nie? Ale w tym momencie historii ja wciąż myślę, że to jest jej wina, że mm -hmm. ona nie pasuje, nie? Więc ja zaczynam robić różnego rodzaju takie no, badanie z innymi osobami, że może powinniśmy się z nią pożegnać, do tego dzieje się pewna sytuacja, jakby tutaj w, w, w szczegóły nie, nie chcę wchodzić, gdzie Judyta, Judyta popełnia pewien błąd, który ma dość istotne znaczenie dla naszych mediów społecznościowych. To jeszcze bardziej zaognia moje nastawienie i to, 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 to wszystko doprowadza do sytuacji, w której mu, musi wkroczyć nasza dyrektorka HR-u, żeby wyczyścić sytuację między nami, bo było wiele takich niewypowiedzianych rzeczy. I w tym momencie sytuacja nabiera już dobrego tempa, bo kiedy to wszystko wyczyściliśmy, wyjaśniliśmy, ja wytłumaczyłem, co mi się nie podobało, jednocześnie uświadomiłem sobie, że nasz onboarding był kiepski i że nigdy więcej nie powinniśmy pozwolić na to, żeby ktoś wchodził do firmy na łapu CAPU na zasadzie, chodź, przyglądaj się, jakoś to będzie. To jest najgorszy po prostu pomysł, jaki mo można mieć, i potem tak naprawdę, jeżeli kogoś zwalniasz, to to jest w pewien sposób Twoja porażka rekrutacyjna, a nie że ta osoba jest z definicji zła. Ale dla jasności. Trafiają się ludzie, którzy no, w pewnym momencie po prostu mają wlane w swoje obowiązki, nawet jeżeli zrobisz super rekrutację, więc też nie biczujmy się jako przedsiębiorcy tak na 100%. I kiedy to ze Judytą wyczyściliśmy, to przez pewien czas pomagała nam, zarówno na wywiadach, będąc obecna w studiu, dbając o taką hospitality dla, dla gościa. Mhm. Celowo użyłem słowa angielskiego, bo ona kocha angielski, mieszkała w Kanadzie kupę czasu i przepięknie mówi po angielsku. Oprócz tego pomagała również przy loży kapitalistów. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zaczęliśmy przebudowywać nasze procesy sprzedażowo-marketingowe, to pojawiło się pytanie: OK, no potrzebujemy handlowca. I taki, tylko i wyłącznie, wiesz, sygnał, który poszedł z flaków, które pewnie pamiętały wynik Frisa u Judyty, mówią: Judyta. Mhm. Początkowo ona przerażona. Nowa rola, słowo sprzedaż kojarzy się wciąż niektórym ludziom, jej się kojarzyło jako coś takiego Ciskanie. mało nobilitującego, mało prestiżowego, nie? Natomiast tak przygotowaliśmy już nauczenie wcześniejszym onboardingiem z, z proces wdrożenia jej w tę rolę, żeby to było na spokojnie, powoli, żeby razem z nami uczestniczyła w budowie tego procesu, krok po kroku, jak to powinno wyglądać. I ona, jak jej w pewnym momencie kliknęło, podobnie jak Kamili, która potrzebowała czasu, żeby e, tam się oswoić czy z nieruchomościami w Anglii, czy z, z tematem nieruchomości w Polsce z lożą dalej, tak jak Judycie w pewnym momencie kliknęło, to jak ten partner się aktywował, to mniej więcej to jest taki moment, jak Tony Stark zakłada skafander Ironmana, nie? Po prostu jej poziom skuteczności i zaangażowania no, jest taki, że to jest w pewien sposób problem. No bo widząc, jak ona stała się dobra w jak krótkim czasie, tak teraz będziemy chcieli rozbudowywać zespół handlowców, to ona jest benchmarkiem. Mhm. A wierz mi, że żeby ją przebić pod kątem skuteczności i zaangażowania hu hu to będzie od nas wymagało, podejrzewam, trochę wysiłku rekrutacyjnego. Oczywiście mam nadzieję, że takich ludzi e, znajdziemy. Ale ona, ale ona też będzie ich ciągnęła, moim zdaniem. Jeśli e, oni będą... Uważam, że ma szansę stać się takim trochę e, liderem, więc e, no, historia czy Judyty, czy mojej relacji z moją żoną, no, to są takie przykłady, czy nawet z relacji z moim wspólnikiem, no, przede wszystkim, gdzie nagle przez to, że zaczęliśmy patrzeć na siebie przez pryzmat nie tego, że ktoś jest taki i owaki, ktoś ma złe intencje, ktoś jest Jakiś tam, tutaj celowo obiecałem sobie, że w tym odcinku nie będę używał po prostu pewnych słów. W związku z tym mam trochę ograniczone pole manewru. Nie będę miał czego wycinać na rolki. E, no, smuteczek. Więc no, no również z Bartoszem, kiedy zaczęliśmy rozumieć, że ja bardziej działam tu i teraz, on działa bardziej długoterminowo, no to relacje uleg uległy. Gigantycznej poprawie w całym zespole, no bo nagle zaczęliśmy rozumieć, co z czego wynika, dlaczego ktoś coś robi wolniej, ktoś coś robi szybciej, dlaczego coś, ktoś wobec czegoś odczuwa sympatię, ktoś odczuwa antypatię, bo może nie powinien tego robić i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego miejsca polecam. Wszelkim przedsiębiorcom, bądź nawet osobom, które są pracownikami, żebyście rekomendowali swoim pracodawcom, aby wprowadzić po prostu testy osobowości u siebie w firmie, po to, żebyście jako zespół po prostu czerpali przyjemność z tego, że jesteście pod jednym dachem i robicie razem fajne rzeczy. Tak, i żeby uniknąć tych jakichś błędnych interpretacji, bo to jest najgorsze, właśnie. Ktoś się zachowuje w jakiś sposób, druga osoba tego po prostu nie kuma, weźmie to, zinterpretuje to jako coś przeciwko sobie i wychodzi jakieś bagno i nikt oczywiście o tym nie powie, ale jest jakieś napięcie w teamie i nie wiesz o co chodzi. Amen. Jak się robi ten test Fris Wiesz co, tam było kilkadziesiąt pytań. Już Ale było... można to zrobić za darmo? Trzeba za to płacić? My za to płaciliśmy. Tam trochę, trochę to się na to poszło. Nie pamiętam dokładnie, jaka kwota to była. Za całą. No nie chcę mówić o kwotach, na, na, to na pewno było powyżej 10 tysięcy złotych za całą firmę, nie? Aha, to jest nie takie małe pieniądze. Więc, no bo to tam jeszcze w grę wchodziło to, że mieliśmy indywidualne spotkania ze specjalistą, który nam w ogóle ten, te, jeszcze te wyniki tego testu tłumaczył, żeby nie było możliwości tego, że ty sobie to zinterpretujesz totalnie po swojemu, tylko żeby to ci powiedział fachowiec, który to robi. Mhm. to też było z tym związane. I mi się początkowo wiesz, jak zobaczyłem tą fakturę, mówię. Co? Za takie rzeczy? Takie pieniądze? Kurczę, o co tu chodzi? Nie? Jakby, I już wiesz, i już, i już mój wewnętrzny Janusz się odpalił na zasadzie zróbmy śledztwo. Kurcze, kogo poniosła tak fantazja? No, całe szczęście, że to mój wspólnik był pomysłodawcą, więc miał immunitet. Ale jak potem zobaczyłem wartość tego, to nawet jakby kosztowało to, wiesz, dwa-trzy razy tyle, to i tak jest tego po prostu warte. Absolutnie. Um, ta osoba HR-owa, która pracowała jako mediator pomiędzy tobą a Judytą, czyli takie osoby są potrzebne w firmie? Uważam, że bardzo. Ja wr wręcz wiesz no, mówiąc skromnie, ja wiem, że to, co robię zawodowo, może powodować, że niektóre osoby z naszego zespołu mogą czuć się onieśmielone kontaktem ze mną, konfrontacją ze mną, więc każda z tych osób ma wyraźnie powiedziane, że po pierwsze, mogą się ze mną komunikować w sposób bardzo bezpośredni, i ja zawsze ich wysłucham, jest na to sporo już dowodów w firmie, ale nawet jeżeli ktoś w jakiś sposób jest skrępowany, wstydzi się, to ma świadomie korzystać z pomocy Asi, która właśnie zajmuje się u nas HR-ami, po to, żeby ona w takim spotkaniu uczestniczyła, żeby ktoś się czuł dużo bardziej komfortowo i dużo bardziej pewnie, no bo mnie nie interesuje autorytarny klimat w firmie, mnie interesuje zespół komandosów, graczy klasy A, którzy po prostu razem idą po fajne rzeczy, nie? To mnie interesuje. A żeby tak się stało, no to nie możesz pozwolić na to, aby jakby twoja silna osobowość nagle po prostu przyćmiewała wszystkich, no bo to będzie powodowało, że ludzie będą się dusić po prostu w twoim cieniu, nie? I nie zawsze sobie zdajesz sprawę z tego, że masz silną osobowość, po prostu tego nie widzisz, bo taki tak. jesteś, nie? Na przykład, dlatego też w ogóle z, a propos HR-ów, to zacząłem też z wiedzy ASI korzystać w trochę inny sposób, jako jeden z właścicieli, <coughs> a mianowicie, jak na przykład teraz widzę jakiegoś perspektywicznego pracownika w firmie, to zamiast Wiesz, myśleć znowu megapastolinie, yy, dobra, idzie ci super, to podwyżka za miesiąc, też podwyżka i generalnie lecimy, kasa, 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 kasa. Czy coś mi sugerujesz odnośnie rozmowy, to, którą wcześniej mieliśmy? To było off the record, więc <śmuszczam> tego tutaj nie wyciągnę, ale mówię o tym dlatego, że ja tymi kategoriami myślałem wcześniej. Ja Teraz robię tak, że jak mam jakiegoś właśnie perspektywicznego zawodnika w firmie, to wtedy kontaktuję się na przykład z Asią i mówię, Asiu, czy mogłabyś swoim HR-owym okiem i swoją wiedzą zbadać tą konkretną osobę i zorientować się, co ją tak naprawdę najbardziej motywuje, żebyśmy mogli ułożyć... W taki sposób warunki pracy dla niej i taką ścieżkę wzrostu i awansu, żeby ta osoba czuła się coraz bardziej komfortowo. Jeżeli to są pieniądze, okej. Okay. Jeżeli to są powiedzmy rzeczy, które są coraz bardziej złożone, trudne, prestiżowe i tak dalej, okej, okay. każdy ma zupełnie inną kategorię motywacji, więc no, to nie jest odkrycie Ameryki, co teraz mówię. Ale trochę czasu zajęło mi jako przedsiębiorcy, dojść do momentu, żeby nie myśleć takimi kategoriami, że okej, okay, skoro dla przedsiębiorcy bardzo ważny jest końcowy wynik oraz satysfakcja, ale końcowy wynik jest bardzo często dominujący, to to nie znaczy, że w ten sposób myślą wszyscy. Paradoksalnie w ten sposób myśli, z mojej perspektywy, mniejszość osób. Co jest do tej pory jest dla mnie zaskakujące. Mi się zawsze wydawało, że wszyscy tak myślą. No. Na jakim etapie hmm, według Ciebie warto zatrudnić HR-owca? On jest u was na pełny etat? Full time. Jaki to był etap u nas? U nas to było... No bo nie możesz zatrudnić hr jak masz dwie osoby. No to, 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 to może być. To, też biorąc pod uwagę, że jak masz tylko dwie osoby, to jest pytanie znowu, jaka jest skala biznesu, jaka, jaki jest dochód per osoba i tak dalej. Więc to, to, to nie jest aż tak jednoznaczne. Ja tylko mogę powiedzieć, jak było u nas. U nas to było dolnych kilka milionów przychodu, gdzie uznaliśmy, że osoba, która rekrutuje, która prowadzi tak zwane exit interview... Eleganckie określenie dla zwolnień, która bada na bieżąco stan taki emocjonalny pracowników, czy czują się komfortowo, czy nie ma żadnych konfliktów. Osoba, która jest mediatorem w konfliktach, no to właśnie ona te wszystkie role, wszystkie role pełni. No i póki co sprawdza się w tym bardzo dobrze. Mm, jak jesteś zadowolony z tego, jak wypadło święto kapitalizmu 4. No i widzisz, tutaj dotykamy aż się rozciągnę. Tutaj dotykamy tematu, gdzie, jakbym powiedział absolutnie szczerze, szczerze to, to będzie totalnie niepolskie, ponieważ jestem totalnie zadowolony. Tak, totalnie. I miarą tego, jak bardzo byłem zadowolony, było to, że to było jedyne święto kapitalizmu, gdzie uczestników nie pytałem o to, co by poprawili. Hmm. Bo uznałem, że osiągnęliśmy z zespołem tak wysoki poziom, że nie będę odbierał sobie zaledwie dwóch, dwóch i pół dnia. Totalnej ekstazy i radości, widząc te dziesiątki, setki uśmiechniętych twarzy, którzy cieszą się, że tu są, że im się to podoba, że oprawa jest na gigantycznym poziomie. Wiem, ile w to włożyliśmy pracy, wysiłku, ile to kosztowało. Przy święcie kapitalizmu przez te dwa dni pracowało 100 osób. 100 osób, nie? Więc oczywiście na froncie widać mnie i Bartka, widać trochę Ole, ale tych 97 nie widać. Mhm. A to setka osób pracowało na to, żeby. 600 osób, które było na evencie, żeby naprawdę czuło się dobrze. Więc ja koniec końców jestem bardzo zadowolony. Oczywiście, że były jakieś drobne rzeczy, które byśmy poprawili pewnie, że są takie, że, że są takie rzeczy, ale nie będę teraz robił takiego polskiego autobiczowania, że ojej, ojej ojej, jakby feedback, informacja zwrotna, tylko poprawa i tak dalej. Kurde, to święto było ta czwarta edycja. To jest też pewnego rodzaju kumulacja wniosków, które mieliśmy z poprzednich trzech, gdzie były sytuacje takie bardziej, wiesz, przypominające rysę na lakierze auta, że naprawdę to widzisz, a teraz to było bardziej takie, że coś się wydarzyło to typu z braku lepszego porównania ptasia kupa na szybie, którą możesz łatwo zeskrobać I, i, i po temacie. Więc to z kolei, wiesz, ustawiło nam dość silną presję i oczekiwania, żeby piąta edycja była co najmniej tak samo dobra. No więc będzie to pewnego rodzaju wyzwanie, żeby tak się stało, ale patrząc na, już y, widziałem taki plik z y, pomysłami oraz przemyśleniami po czwórce, jakie ma cały nasz zespół, to jestem spokojny, że powinno być chyba dobrze. I jakich błędów udało się unikać, że jesteś taki zadowolony? Co wcześniej było wszyscy, pre, wszyscy prelegenci dowieźli. To jest rzecz, która mnie zawsze najbardziej stresuje, no bo <laughs> możesz włożyć gigantyczne siano w scenę w to, że prelegent wjeżdża windą, tak jak teraz było u nas, że jakieś, wiesz, iskry lecą, dymy, że jesteś bardziej na koncercie niż na konferencji i wszystko spoko. Ale mm -hmm. jak prelegent wyjdzie i zacznie odwalać hałę, zacznie czytać ze slajdów, totalnie z jego stres, albo okaże się, że zespół mu przygotował prezentację dzień wcześniej i on w ogóle nawet nie wie, co jest na slajdach. Były takie przypadki na poprzednich edycjach Święta Kapitalizmu. I te przypadki też doprowadziły do tego, że ja zacząłem prelegentom wyraźnie komunikować, słuchaj, ta publika... To jest dla mnie świętość, jak wyjdziesz i zrobisz hałę, to ja wyjdę na scenę w trakcie twojego wystąpienia, poproszę, żebyś szedł i wystąpię za ciebie. Mhm. Mam pod takie coś przygotowaną rezerw rezerwową prezentację. I teraz na szczęście nie musiałem czegoś takiego zrobić i oczywiście, czy jest to hardkorowe i być może przesadzone? Jasne, ale w... co nie jest przesadzone w święcie kapitalizmu? nie Wydaje mi się, że <laughs> catering jest jakby całkiem wyważony, nie? Tam nie, nie, nie ma jakby nic hardkorowego. A tak to wszystko inne jest totalnie, podchodzimy od zupełnie innej strony, ale to też samo podejście do prelegentów wynika z jakiegoś mojego backgroundu i z tego, że przez to, że umiem w życiu niewiele rzeczy, jedną z nich jest, tak sobie przynajmniej lubię wymawiać, wystąpienia publiczne, to świadomość tego, że na sali siedzi 600 wspaniałych osób, które zapłaciły ciężko zarobione pieniądze, wybrały spędzenie czasu z prelegentami oraz z innymi uczestnikami zamiast w swoich firmach, zamiast ze swoimi rodzinami, włoży, włożyły w to wszystko energię, żeby tu przyjechać, to ja nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek na scenie po prostu odwalił hałę. Bo jak zrobisz wszystkie inne elementy dobrze, ale wyjdzie prelegent, który wpadnie na pomysł, że świetnym zagraniem, żeby rozgrzać publikę, jest powiedzenie im słuchajcie jak się z czymś pomylę, to przepraszam, ale prezentację skończyłem 6 minut przed wyjściem na scenę. Gościu, właśnie zrobiłeś złoty deszcz na publikę, nie? Pokazałeś im, że nie są ważni. Jak ja do tego gościa, to on, on był jeden z prelegentów na poprzednich edycjach, jak ja do tego gościa podszedłem, żeby dać mu feedback, bo nie unikam takich konfrontacji, to jest to mi odpowiedział? Pomyślałem, że to będzie dobry żart. Ja też, jak mi to powiedziałeś, to sobie myślę, że z tego dało się wybrnąć. To, jest, to, nie, to nie jest taka sytuacja, że wiesz... Kurtyna i nic się nie da z tym zrobić. Da się to odwrócić? Pytanie, czy to zrobił? Nie, nie zrobił tego, bo jeżeli już to to wymaga. Podam przykład dla kontrastu. Mhm. Marek Zmysłowski. Skubana, zdolna, sceniczna abestia. Drugi raz rzędu wygrał święto kapitalizmu. Obronił pas Mistrzowski, nie? Ale w, na trzecim święcie kapitalizmu to ja bym był co do tego. Tam, ta, tam było trochę zagranie emocjonalne, które mogło tam przeważać. Ale na... słuchaj. Nie no, jakby ja, ja wiem, że tak wiele osób mówi i fajnie, że wyciągnąłeś słonia spokoju, że oświadczyny tutaj prawdopodobnie przeważyły szale. Ja jestem przekonany, że przeważyły szale. Jakby to było, jak mnie zapytali, kto uważam, że wygrał, to powiedziałem, kto uważam, że według mnie wygrał. No i powiedziałem, mhm. oczywiście Marek, no bo wiadomo. Mhm. Tak, ale próbuję tylko powiedzieć, że święto kapitalizmu jest na tyle niekonwencjonalną konferencją, że jeżeli ty uznasz, że chcesz z perspektywy sceny zrobić coś, co może być zagraniem niemerytorycznym, ale mieszczącym się w granicach, powiedzmy, etyki i moralności, to to rób. Plus on na pewno tego nie zrobił po to, żeby wygrać. No, też tak uważam. On to po prostu zrobił, bo uznał, że to jest super timing i bardzo niekonwencjonalne, żeby na tak dziwnej konferencji oświadczyć się kobiecie, którą kocha. I tyle. A to, że przy okazji to mu dało busa punktowego? hookers nie, Tak się stało. Natomiast na czwórce... Wygrał z dużą przewagą i co ciekawe, prezentację skończył w dniu konferencji. Nie powiedział o tym, wychodząc na scenę. Powiedział o tym w kuluarach paru osobom, co się rozniosło lotem błyskawicy po wszystkich, bo nagle wiesz, to on jeszcze zyskał na wartości jako prelegent, na zasadzie ty, to jak ty musisz być uzdolniony scenicznie, że lepisz prezentację na kolanie, na macbooku w dniu konferencji, wychodzisz, i rozstrzeliwujesz wszystkich swoim wynikiem. To co by było, gdybyś ty się do tego tak naprawdę przygotował? To ile miałbyś, kurczę, 11 na 10? Byłobyś, mógłbyś być poza skalą i widzisz, to są dwie sytuacje, gdzie obydwóch prelegentów skończyło prezentację tego samego dnia, a wynik jest diametralnie różny. Więc uważam, że większość osób, i to tak naprawdę 99%. Nie powinno ryzykować tego, że kiedy wychodzą na scenę, to stwierdzają, że dobrym pomysłem będzie zażartowanie, że turbo się stresują albo że przed chwilą skończyli prezentację, albo inny przykład, akurat nie na naszej konferencji, tylko na pewnej innej konferencji nieruchomościowej. Prelegent wychodzi i chyba chciał się pofleksować, że ma taki zespół i tak bardzo deleguje zadania, bo wychodzi i mówi: Cześć, cześć kochani. Ta prezentacja y, y, dla was, jak i dla mnie będzie pewnego rodzaju nowością, ponieważ mój zespół wczoraj mi ją przygotował, już są o 22. jeszcze jej nie widziałem. Zaczynamy, nie. I ja tak siedzę i wiesz, czuję, jak się zapadam po prostu w środku, i mówię sobie, Boże. Dobrze, że mnie chociaż tu jako zap zaprosić jako maskotkę YouTube'ową i nie musiałem zapłacić za bilet, bo gdybym musiał zapłacić, to to był moment, byłby moment, gdybym ściągnął buta i bym kurczę w niego rzucił z powodu frustracji. No pewnych rzeczy na scenie się nie robi co wracając do Marka i tego, że skończył tą preskę tego samego dnia, to też wydaje mi się, że można by przyspisać do tego, jaką ma osobowość. Być, być może dla niego nawet to lepiej działało niż na inną osobę. Może inni ludzie lubią się są badaczami i lubią się przygotować dużo wcześniej, a inni lubią sobie wrzucić tą preskę na ostatnią chwilę. Trochę adrenaliny im jeszcze trochę pomoże i dzięki temu lepiej funkcjonują. Ale Bardzo to Bardzo możliwe. To jest tylko teoria. Bardzo możliwe. Natomiast w przypadku Marka, jeżeli mielibyśmy zrobić taką dekonstrukcję, z mojej perspektywy przynajmniej, co on zrobił dobrze, że spowodował to taki wynik, to tak. Rzecz ciężka do wypracowania, ale jest to składnik magiczny. Gigantyczna pewność siebie i swoboda na scenie. Po prostu widzisz, że on wchodzi na scenę i jakby wiesz, jakby wszedł do kajaku. Po prostu płynie, nie? Mm -hmm. Płynie i nic mu nie przeszkadza. Druga rzecz, chłopiec wysoki. Trzecia, dobrze zbudowany. Efekt aureoli, nie uciekniesz, nie uciekniesz od tego. On po prostu działa, czy tego chcesz, czy nie. Kolejna rzecz, mówi głośno, wyraźnie, ma czystą barwę głosu. Piąta rzecz, przeżył sporo chorych rzeczy szósta rzecz jest taka, że przytoczył sporo różnych danych, które były inspirujące pod tym kątem, że Polska jest fajnym miejscem do życia. Więc z automatu czujesz się lepiej, że w ogóle jesteś w tym miejscu. Do tego nie atakował publiczności. Bardziej zachęcał ich do tego, żeby marzyli, żeby byli bardziej ambitni, że świat stoi przed nimi otworem, że nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów przed zachodem. Do tego rzecz Last but not least, rzecz, która też miała ogromny wpływ na jego postrzeganie jego osoby. Wchodząc na scenę przez pierwszą minutę żartami rozstrzelał wszystkich prelegentów łącznie ze mną. Do, do każdego się po prostu przyczepił, nie? I to tak naprawdę w sposób trafny, że wiesz, był śmiech za śmiechem, śmiech za śmiechem. No i jeżeli przez pierwszą minutę ty jesteś w stanie spowodować, że publiczność się śmieje cztery razy, to stary, po prostu no naprawdę rozgrzałeś patelnie do tego, żeby zrobić sobie dobry omlet. No, na, naprawdę rewelacja, więc no, jego wystąpienie z mojej perspektywy był majstersztykiem i y, nie ukrywam, że jak teraz budowałem line-up na piątą edycję, bo to jest po, po, po mojej stronie, to jednym z kryteriów, które brałem pod uwagę przy doborze Perlegentów, to zadawałem sobie pytanie, kto jest w stanie pokonać Zmysłowskiego na scenie? Hmm. Kto ma wystarczający skill sceniczny, że mógłby to dźwignąć? Nie? I y, Osoby, które już są na 100% potwierdzone, no to które uważam, że mają szansę w pewien sposób mu zagrozić. No to jest Kamil Kozioł, to jest y, Artur Jabłoński. To jest Michał Sadowski. Właśnie wiedziałem, to chyba pierwszy raz będzie. Czy już był kiedyś u Was? Który, który? Michał Sadowski. Michał Sadowski już u nas był, Kamil Kozioł będzie u nas po raz pierwszy jako prelegent. I tam jeszcze zostały nam generalnie dwa, dwa wolne miejsca, które będziemy chcieli obstawili, o, obstawić. Więc jakby pod kątem zagrożenia królowi kapitalizmu, to to są takie nazwiska, na które ja po cichu liczę, że są w stanie to dźwignąć. E... A, a ty możesz wygrać? Ja w ogóle nie biorę udziału w piątce. Bo teraz, bo teraz miałaś prezentację. Tak, nie? i stwierdziłem, że. Ja teraz w, poprosiłem w ogóle, żebym nie żeby był uwzględniony w rankingu, tylko żebym od razu był ostatni. Po prostu, nie? Bo nie chciałem jakby. <laughs> chciałem tak ryzykować to... sytuacji, w której będę po prostu na podium, nie? Bo po pierwsze, tam byłem chyba w okolicach punktowo czwartego czy piątego miejsca, coś takiego. Prelegentów było ośmiu albo dziewięciu, więc okej, okay, środek stawki. Ale nie chciałem takiej niezręcznej sytuacji, że wiesz, moja konferencja, ja zajmuję trzecie czy drugie miejsce, to z automatu potem powoduje, że ty w tatuażach będzie mówił, że miałem handicap, bo to jest moja publika, więc pewnie dali mi więcej punktów, tak jak Marek, bo się oświadczył. Chciałem tego uniknąć, nie? Żartuję oczywiście. Ja chciałbym tylko się jeszcze powiedzieć odnośnie Marka, że nic do niego nie mam. To są tylko, to wiesz, to jest tylko takie, takie sugestie rzucę. To absolutnie nie jest tak, że próbuję go właśnie jakoś przygotować o to. Ja... Można tak zostawić, jest bardzo twórczo. Dobra. Nie, żartuję. Dajmy jakiś papier. Kurde, taka dobra kawa. Wracamy do Marka Zmysłowskiego. Tak, i kończąc temat jego wystąpienia, to ja w trakcie mojej prezentacji chciałem mu publicznie podziękować za rzecz bez precedensu, którą zrobił w ogóle w naszej historii, gdyż zrobiliśmy z nim nagranie z tego tytułu w jakimś tam temacie, bez szczegółów. Wpadło mu 3 miliony, na co on stwierdza do mnie i do Bartka, że chciałby nam z tego tytułu odpalić prowizję i nam na fakturę i tak dalej. Przyszedł 150 tysięcy. Ja mu publicznie chciałem podziękować podczas święta kapitalizmu i pokazać uczestnikom, jak wygląda z mojej perspektywy przynajmniej wedle moich doświadczeń niespotykana forma wdzięczności w polskim biznesie. I to nie wynika z żadnych jakichś rozmów wcześniej, czegokolwiek, nie. co mieliście? Stary. To ale teraz to mogę powiedzieć, bo ja nawet nie wiem, czy on to pamięta, ale zrobię taki trochę coming out. Nie? Ja byłem tą prowizją zszokowany bo mi się wydawało, ty, mu się chyba coś pomyliło, ale dobra, nie, nie mówimy, za duża kasa, nie? I sucha kolejność. Przed świętem kapitalizmu 3 odzywamy się do niego i mówimy, Marek, chcielibyśmy, żebyś wystąpił na trójce, bo wiemy, że umiesz występować. Na co on mówi, spoko wystąpię, ale w zamian musisz dać mi odcinek, gdzie będę mógł mówić o Samanie, o Dominikanie. Ja sobie myślę, że i tak by mu to dało, ale dobra. Nie? Spoko Marek możemy się tak dogadać. Nie? On przychodzi do programu i, i, i się dogadujemy. 90% czasu jego temat budowania tego prywatnego miasta, 10% czasu info o tym, że w ogóle wystąpia święcie kapitalizmu, promocja święta. Robimy nagranie, wypuszczamy ten odcinek. Po jakimś czasie on dołącza w ogóle do loży kapitalistów i na spotkaniu loży, kiedy mieliśmy takie szkolenie z Gromem, z byłymi komandosami Gromu w Łodzi, on do mnie podchodzi i mówi: "Zjemy jutro razem śniadanie? Mam coś dla ciebie." Ja wiesz, kurde, dwie szokujące informacje w jednym zdaniu. Ja mówię: "Ale to jest zapakowane?" "Zapakowane. Spokojnie. Przyjdź z Barskiem. Uff, to nie we Przychodzimy ty i on. Jak wiesz, na tych takich amerykańskich filmach, gdzie prawnicy rzucają sobie kopertami I on daje kopertę mi, daje kopertę Bartkowi, my to otwieramy, czytamy i nagle patrzymy 150 koła prowizji, nie? I, wiesz, i to jest ten moment, gdzie ja sobie myślę, ty, a czy on pamięta, że ten odcinek to on dostał za to, że właśnie wystąpi na Święcie Kapitalizmu? On jest zbyt kuty na cztery nogi, żeby tego... Często cztery łapy. Żeby, żeby tego nie pamiętać. Więc ja sobie to, teraz trochę szkuję, że to było tak robione w tajemnicy. Tym bardziej, że poszliśmy za ciosem i zrobiliśmy teraz kolejne nagrania, które będą na moment wypuszczone, które również już są jakby oficjalnie w ramach powiedzmy tego układu i zobaczymy, co się w związku z tym wydarzy. Mhm. No ale wiesz, nie musiał. Nie musiał. Naprawdę myślę, że. Każdy dojrzały człowiek ma szereg różnych pomysłów, co możesz zrobić ze 150 tysiącami złotych. Kupić sobie Rolexa, jeżeli jakimś cudem w tej kolejce tam się odnajdziesz i tak dalej, czy zrobić cokolwiek innego, a on przelał to siano. I teraz, co to spowodowało? I to jest taka, kończąc już tą anegdotę, co to spowodowało? Ja siłą rzeczy będę myślał o tym, jak z nim zrobić interesy w przyszłości. Kupił moją uwagę w pewien sposób, no bo jeżeli mi pokazał, że to się opłaca, no to stary to po prostu e, o ile będę w stanie, to po prostu będę szukał pewnie jakiegoś kolejnego punktu styku, żeby coś zrobić razem. I on w ogóle pomimo, że wiedział, że będzie screen z naszego konta firmowego, pokazującego ten przelew, to on to ubrał w taki sposób, jakbym ja ten, tą informację zdradził bez konsultacji z nim, bo wyszedł na scenę i mówi Gorzycki, przecież mówiłem ci, że nie masz innym powiedzieć, ile tam ci przelałem pieniędzy. Bo wiecie, z Gorzyckim to jest taki problem, że Wszyscy muszą wiedzieć, ile zarabia na robieniu lodów. Odwołał się do Milky Ice i do tej sytuacji, nie? I potem ludzie mi podchodzili, ty, ale ty to wstawiłeś ten screen w ogóle bez konsultacji z nim? On to wszystkim wiedział. Jeszcze specjalnie ten przelew nam puścił przed, kurczę, sporo, przed świętem kapitalizmu, bo ja mu powiedziałem, stary, ja ci publicznie podziękuję, ale kasa ma być na koncie. Bo wiesz, ja do ostatniej chwili nie wierzyłem, że to się stanie. Mhm. Że on po prostu się z tego wycofa, coś tam, nie wiem, księgowa wyjechała na urlop i tak dalej, te wszystkie standardowe rzeczy. A on tego dotrzymał. No i potem z tego jeszcze jednocześnie zażartował, potem wziął kolejnego prelegenta go, rozstrzelał, potem kolejnego, kolejnego, kolejnego. No a potem właśnie poszedł z tą inspiracyjną mową, która go wyniosła na top jeden prelegentów święta Kapitalizmu 4. Koniec anegdoty. To jest. Rzadko zdarzająca się decyzja, co? Dostawałeś kiedykolwiek jakieś takie pieniądze tak randomowo? To jest, to jest sytuacja bez precedensu w naszej sześcioletniej historii, gdzie mamy masę dowodów na to, że my naszym gościom dowiedzieliśmy naszymi nagraniami i myślę, że lekko 100 milionów złotych, jak nie więcej. No to jest, to jest, natomiast to jest, żeby było jasne, ja od nikogo nie oczekuję wyrazów wdzięczności. To niech bardzo wyraźnie wybrzmi. Ja totalnie się nie spodziewałem tej sytuacji. Natomiast jestem tylko człowiekiem i fakt, że Marek to zrobił, spowodował, że no on w mojej głowie trafił do jakiejś szuflady typu wiesz, gość VIP, nie? Jak Marek będzie chciał nagranie, to Marek będzie miał nagranie. Chce mieć je w, zrobione w sobotę albo w niedzielę, kiedy nie pracujemy, to będzie w sobotę albo w niedzielę. Wiesz, jak tam w tych filmach chłopaki nie płaczą. Jak będzie im się chciało tego, tego Johnny'ego Walkera, to będzie leciał Johnny Walker i tak dalej, i tak dalej. No to są tego typu sytuacje, gdzie po prostu no jeżeli widzisz, że ktoś potrafi ukazać wdzięczność w taki sposób, no to, no to, kurczę, no to... No, 150 koła to nie są małe pieniądze. To nie są małe pieniądze. Mógł zawsze przelać 50, przecież mógł przelać 50. 20, nie? I tak pewnie, wiesz, bylibyśmy zdziwieni, a tutaj poszła, no, tego typu kwota, więc... No. Trzeba mu powiedzieć, że czemu nie więcej. <ścoughs> ty, z nie dostałeś połowę oddaj. Nie no, co ty, absolutnie nie. Um, kto wpadł na te tancerki tańczące, na tych, jak to się nazywa, chusty, liny? Świetne pytanie, w sensie jak to się nazywa, nie mam pojęcia. Całą taką oprawę artystyczną, no to to już jest tutaj inwencja twórcza Bartosza, którego, jak jego proces myślowy za tym się kryje, to ja nie do końca wiem. Czasami pokazuje mi jakieś swoje inspiracje, jak na przykład projektujemy, czy znaczy projektujemy, jak wskazujemy kierunek, powiedzmy, brandingu jakiś tam obszarów naszej działalności, to wtedy on mi odpala swoją tablicę na Pinterestie i wiesz, pokazuje mi piękne rzeczy. On w tym widzi jakąś spójność, elementy wspólne, a ja po prostu, jako gość, który no, nie ma tej części oprogramowania w głowie, to po prostu widzę ładne zdjęcia i koniec, nie? Głębi w tym nie widzę. Ale, od... kurde, ten film, który wypublikowaliście, to wygląda tak naprawdę ładny. Myślę, że to było takie głębokie doświadczenie dla ludzi, którzy byli na sali. Żeby coś takiego oglądać, to jakbyś poszedł do filharmonii. Tak, i to też spowodowało, że sporo osób podchodziło z mieszanką ekscytacji, wdzięczności i żalu, że piątka będzie ostatnia. Mhm. I, i, I wiesz, no. Ja nie sądziłem, że będziemy w stanie zrobić produkt konferencyjny, jakby nie patrzeć, do, doprowadzić do takiego poziomu, że ludzie będą emocjonalnie z tym związani. I wiesz, ja dostałem potem wiadomości między innymi o członków Loży Kapitalistów, Ej. Ale serio, to jest ostatnia, czy taką wkrętkę marketingową robicie? I tak ja dalej. też pomyślałem, że to wkrętka marketingowa. A ja wszystkim mówię <noise> Tak to jak samo. z kursami się robi, że to już ostatnia, a ja, ostatnia sprzedaż. A, 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 a ja wszystkim mówię to samo, że to, że nam pewne rzeczy biznesowo rosną, wynika z tego, że my zawsze dotrzymujemy słowa. Można nas nie lubić, można się z nami nie zgadzać, ale nikt nam nie przypnie tego, że powiedzieliśmy, że będzie X i nie było X. Nawet jeżeli nie było. Przykład. Jedna, jeden z, z największych minusów, błędów, jaki zrobiliśmy przy loży kapitalistów, przeszacowując optymistycznie pewne rzeczy, deklarowaliśmy, że będzie harmonogram wyjazdów na cały rok. Nie wiedzieliśmy, co nas pokona w kontekście organizacji e, hoteli, tego, że będą wszędzie chcieli jakieś wiesz, zaliczki, co teraz z perspektywy czasu uważam za totalnie normalne. No ale jeżeli nagle jesteś w sytuacji, gdzie zaczynasz sezon, chcesz zrobić tych wyjazdów X i nagle kwota zaliczek, które powiedzmy hotele by od ciebie chciały, jest na poziomie kilkuset tysięcy złotych. To tak sobie nagle myślisz, kurde, to tak chyba nie damy rady w styczniu powiedzieć, gdzie będziemy się widzieć w październiku. Więc nas trochę pokonało, ale za to w kolejnym sezonie, o czym zresztą jakby przeprosiliśmy obecnych członków Loży i w przyszłym sezonie to będziemy mieli uporządkowane przez to, że kupiliśmy, to czy znaczy kupiliśmy, no to w dużym skrócie kupiliśmy budynek, który nazywamy na razie wstępnie Willą kapitalizmu. Tam będzie sporo spotkań Loży, więc przez to, że mamy swoją przestrzeń, no to tą przestrzeń kontrolujemy i tam tych spotkań będzie dużo, nie. Ale fajnie też, że ty tym mówisz, że jakby robicie nowe projekty, wchodzicie w nowe obszar rynku i opowiadasz o tym, że niektóre rzeczy nie wychodzą, niektóre rzeczy eee? nie da się przewidzieć. Tak, widzę. Może da sobie... się przewidzieć, ale nie byliście przygotowani. Jak coś nie wychodzi, mówimy o tym, bijemy się w pierś, wyciągamy wnioski i przepraszamy. Natomiast jeżeli mówimy, że święto kapitalizmu pięć ma być ostatnim świętem, to nie po to żeby na piątce powiedzieć heee, mamy zarcik, to lecimy szóstka przed sprzedaż tutaj QR kod tutaj e, link kupujcie no nie no, chcemy zrobić piątkę ostatnią polecimy tam naprawdę na grubo pod e, każdym względem i tyle czy w przyszłości wrócimy na rynek eventowy może tak może nie dużo zależy zarówno od nastawienia rynku dużo zależy od naszych planów dużo zależy od tego co się wydarzy w najbliższych miesiącach z lożą kapitalistów, z produktami cyfrowymi, ze spółką nieruchomościową. Więc jest szereg różnych czynników, które mają wpływ na naszą decyzję. Natomiast jakaś część mnie cieszy się z tego, że schodzimy ze sceny w absolutnym prime tego produktu. Bo że się nie przejadło. Mam takie, taką egoistyczną satysfakcję, że niektórzy uczestnicy będąc na innych konferencjach będą na zasadzie nostalgii benchmarkowali wres sobie jak było na święcie kapitalizmu. A teraz obserwują konferencjera, konferencje. konferencjera bardziej sztywnego niż nieboszczyk w trumnie. I no generalnie wszyscy w garniturach, garsonkach. Nie, żebym hejtował ten, ten ubiór, ale po prostu widzę, jak dużo jest osób, którym pasuje to, że my promujemy postawę, że biznes to jest umysł i wartości, jakie masz w sercu, a nie szata, którą jesteś ozdobiony. Siemanko. Jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili Twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje.gmail.com e Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info: do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do Twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Co planujecie w takim razie na piątkę? Macie jakieś takie totalnie odjechane pomysły, które już proponuję się zrealizować? I tutaj, jeżeli pozwolisz, to bardzo bym bardzo chętnie posłuchał opinii i perspektywy twoich widzów, a mianowicie. Jeżeli kiedykolwiek byliście na jakiejkolwiek imprezie i widzieliście coś szalonego, może to być drogie, naprawdę to nie jest istotne, to dajcie znać w komentarzu, co powinniśmy zrobić chociażby na afterze Święta Kapitalizmu, żeby mega grubo polecieć. Albo jeżeli znacie jakichś fantastycznych artystów, którzy mogliby występować w przerwach albo między prelegentami, również proszę, napiszcie o nich, oznaczcie ich. Bardzo chętnie damy ludziom pracę, dobrze płacimy, chcemy, żeby po prostu to był biznesowy Tomorrowland. Piąta edycja święta. Właśnie to jest jedno z pytań, które sobie zapisałem. Kiedy będziesz organizował festiwal. <grym grym> bo, tak, bo tak to odbierałem. Muszę, muszę się połączyć z bazą tych kolanek. Ty coś mu tam zdradzałeś? Co tam myślimy w przyszłości? No. No, no bo to tak wygląda. Jak widzę w jakim kierunku idziecie, no to no wiadomo, że następnym krokiem jest organizowanie czegoś jeszcze bardziej takiego ekstra. Im bardziej coś ekstra budujesz, no to bardziej zamiar to w kierunku festiwalu. No dobra, no to jak wiesz, trochę skoro złapałeś mnie za rękę, to, to, to mogę powiedzieć, że. W przyszłości, jeżeli z czymś wrócimy, to raczej z czymś na jeszcze większą skalę, jeszcze bardziej rozgryzganym. Czyli zgadłem? Tutaj wchodzimy trochę w semantykę, bo ja nie do końca wiem, co znaczy słowo festiwal. Co znaczy słowo festiwal? Myślę, że to by było już muzyczne, a nie prelegent. Nie, nie, nie. Od muzyki inaczej. Będziemy mieli na pewno tuzinkową oprawę, która pewnie cały czas będzie się trzymała blisko naszych korzeni preferencji, czyli rapu. Ale no, chcielibyśmy, znaczy nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, żeby nasi koledzy tego nie podłapali. Raczej, jeżeli z czymś zaskoczymy, to wyskończymy jak, jak Pantera z krzaków i nagle poka pokażemy znowu coś, co być może znowu zredefiniuje pewien obszar rynku eventowego, ale będzie to coś zupełnie innego niż teraz. Natomiast, żeby było jasne, to jest pomysł który jest tak bardzo rozbudowany, że ma zaledwie nagłówek, jest na kartce i złożony do szuflady. Koniec koncepcji, nie? Ale jaki super pomysł już mnie zainteresowałeś. <grym> <grym> Więc to na razie tam będziemy trzymali. Na drugiej kartce jest inny pomysł na takie eventy bardzo butikowe do 40-50 osób, które być może będziemy robili w willi, ale to wszystko w swoim czasie, jak to zostanie dopracowane, bo jest jeszcze sporo drobnych klocków do poukładania po drodze. Um, jak cenowo? Będzie jeszcze drożej? E, na piątce? No te, wydaje mi się, że teraz chyba najtańsze bilety są koło dwójki. Yy. I to się sprawdza rzeczywiście, że uważasz, że to jakby odhacza problem tego, że nie przyjeżdżają tam ludzie, którzy, którzy uważasz, że nie powinni tam przyjeżdżać? Odsiewa dość mocno, ale uważam, że chyba wciąż niewystarczająco. No bo czasami... Tylko, tylko znowu, no, zawsze trafisz gościa, który podejdzie i mówi, wiesz co, ja robię 200 baniek, powiedz mi, mogę tutaj pokazać. No, mamy wszędzie rozkład naturalny. No, siłą rzeczy będziesz miał więcej osób, które robią kilka milionów niż kilkaset milionów. Ile musiałaby kosztować bilet konferencyjny, żeby były tylko i wyłącznie zawodnicy powyżej 50 baniek? 10 mm -hmm. koła za bilet? 20 koła za bilet? No, ja mówiąc absolutnie szczerze, nie mam dość odwagi, żeby spróbować zrobić taki event, bo lubię to, że mamy pewnego rodzaju taki track record, że w ostatnim czasie. Projekty, za które się bierzemy, zwyczajnie nam wychodzą, i nie chcę nagle zrobić po prostu fiaska, klapy, że zrobimy event z grubą pompą dla zawodników tej kategorii, a nagle się okaże, że sprzeda się 50 biletów. Nie? Plus, to... no właśnie, pytanie, ile by się sprzedało, bo sprzedałoby się na pewno. Pytanie, ile? No więc właśnie, więc. Na razie tego testować nie będziemy. Uważam, że profil uczestników zmienił się bardzo mocno od jedynki do czwórki. Jest w ogóle też z nami sporo stałych osób, które praktycznie były na czterech edycjach, I to jest super mega miłe, jak widzisz te same twarze. I, I też ci ludzie potrafią się zachować, przychodzą, podbijają piątkę, dziękują za konferencję, idą dalej. Nie? Jakby wiedzą, że po prostu ja jestem zalewany bodźcami, więc wiesz, nagle nie łapią mnie że żeby ze mną porozmawiać. Tylko ci, którzy już są z nami długo, no to oni. No, Ja po prostu bardzo się cieszę, że te osoby wracają. Bo to też jest pewnego rodzaju dowód, że chyba produkt im się podoba. A dwa, lubię kontakt z nim, bo jest taki serdeczny, krótki i nieabsorbujący. Jak ty w takim razie znosisz bycie na tym, na tym święcie kapitalizmu? To nie jest dla ciebie obciążające mocno? Akceptuję to, że kilka dni po święcie będę energetycznym wrakiem. Totalnie. Bo... I to rzeczywiście tak wygląda? Tak, wiesz co? Na przykład po tym święcie, to ja od razu wsiadłem w samochód do Warszawy i po prostu no, dwa dni spędziłem sam w, w jednym z warszawskich hoteli. Co dla ciebie jest bardzo nienaturalne? Tak, bo przeważnie jestem otoczony ludźmi praktycznie non-stop, a teraz po prostu siedziałem sam. Dobre jedzenie, stek, tatar, sauna, książka. Gapienie się w okno i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tego typu rzeczy. Po prostu, no, wiesz, jak, jak nagle jesteś podłączony do prądu i śpisz po kilka godzin i budzisz się, bo już masz gonitwę myśli, i nie możesz się doczekać tego, co się będzie działo, no to przyjdzie ci zapłacić po prostu za tę cenę, żebyś się zregenerował. A że ja w takie dni, wiesz, nie napędzam się niczym dodatkowym, żadną kawą, żadnym jakimś innym syfem, tylko po prostu y, raczej robię zimny prysznic, żeby sobie podbić hormony, y, idę na siłownię i tak dalej, czyli robię 100% natural wszystko. Oficjalnie. Tylko, a, a nieoficjalnie co? No, nieoficjalnie tym bardziej, panie, nie? Ja chcę w biznesie spędzić 50 lat na, 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 na wiesz, ostrym tempie, a nie najbliższe 10%. Nie, nie, nie wierzę w tą filozofię, że tam lepiej żyć z kilka lat życiem tygrysa, niż tam ileś lat życiem żółwia. To, 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 to nie jest. Ja. Ty, tylko się drocza. Um, czym się różni model biznesowy konferencji od loży kapitalistów? No różni się przede wszystkim tym, że hmm, loża kapitalistów jest zamkniętą społecznością, gdzie opłacasz opłatę członkostwo, członkowską roczną. To powoduje, że wchodzisz do tego środowiska i masz dostęp do wszystkiego, co robimy: wyjazdy, mastermindy online, webinary z członkami loży oraz webinary z, z, ze specjalistami zewnętrznymi. A przez to, że robimy przygody przedsiębiorców, to dostęp do różnych ludzi, typu jeden z ostatnich fantastycznych webinarów, które zrobił dla nas pan profesor Mariański, a propos Fundacji Rodzinnych. Mhm. Temat szalenie atrakcyjny dla osób, o trochę większym portfelu niż mniejszym, bo jest to pewnego rodzaju ochrona majątku, zabezpieczenie przyszłości, no to przez to, że mamy za pomocą przygód dostęp do różnych ludzi, no to jeżeli widzimy, że ktoś może mieć interesujące tematy dla loży, no to pyk. Od razu robimy mecz, taka osoba potem robi webinar, czy przyjeżdża na szkolenie, tak jak chociażby przyjechał Kamil Kozioł, który robił już z wystąpień publicznych dla członków loży, więc jest to społeczność, którą się opiekujemy, bardzo mocno pilnujemy tego, żeby była tam jak najwyższa jakość edukacji żeby były przestrzegane zasady, które mamy zapisane w kodeksie. Jeżeli ktoś się do nich nie stosuje, żegnamy się. Z dwoma, dwoma osobami pożegnaliśmy się w tym sezonie, bo po prostu zrobiły pewne rzeczy, bądź nie zrobiły pewnych rzeczy, które powinny zrobić, więc po prostu zarówno sugestie ze strony członków loży, jak i nasz wewnętrzny kompas wskazywał, że tam jest wyjście. Byli bardzo niezadowoleni? Przyjęli to kulturalnie. Przyjęli to kulturalnie, jeden trochę mniej, drugi dużo, dużo bardziej, ale koniec końców zachowali się dojrzale więc to jest społeczność, którą się opiekujemy, Na z drugiej strony święto kapitalizmu to jest po prostu, co, no, biletowana impreza, wchodzisz, masz ticket, y, uczestniczysz w prelekcjach, w biznes speed datingu, sam byłeś, widziałeś. Plus oczywiście te stoisko marketingowe, nie wiem na ile to... Tak, też, też jakby, y, to też jest część modelu biznesowego faktycznie, że partnerzy wykupują właśnie stoisko na święcie kapitalizmu I ja też zawsze mówię naszym wszystkim partnerom, no bo w przypadku tego elementu konferencji to jest zawsze to pytanie, czy te 15-30 koła za stoisko, w zależności od pakietu, który wybierzesz, to czy ono mi się zwróci? Więc ja zawsze mówię tak, słuchajcie. Do stoiska podejdźcie jak do content marketingu. Przygotujcie coś, co można zdobyć tylko na waszym stoisku, ale z obszaru waszej specjalizacji. I niech to nie będzie kubek z waszym logo. Bo to jest rzecz, którą ewentualnie ktoś będzie używał do tego, żeby w niej gasić pety. Tak to będzie użyteczne dla tej osoby. No, bądźmy szczerzy, tak po co mi gadżety z firmą, z którą nie mam żadnego powiązania emocjonalnego? Nie to co Nike, nie? że ktoś jest obrędowany i na pewno za to nie płacą. <grym> Więc przygotujcie coś, co będzie być może jakimś e, katalogiem, ale nie z of Waszą ofertą usług z zawartością edukacyjną. A propos tego, co robicie, czy to będą automatyzacje, czy to będzie budowa hal, czy to będzie cokolwiek innego, niech to będzie wartość edukacyjna. Przygotujcie jakąś grę, jakiś quiz, który spowoduje, że ktoś weźmie w tym udział, że będą jakieś wartościowe nagrody do wygrania, i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że wielu partnerów, którzy stosują tą strategię, chociażby iShield. Jest z nami od kilku edycji i to im się turbo opłaca. Też jest idealny taki powiedzmy między nami mecz, gdzie oni mają produkt, którego nasza grupa docelowa chce. Sebastian przecież zresztą był u ciebie. No i z nimi się na pozdrawiamy współpracuje, Sebastiana. Tak, pozdrawiamy Sebastiana. I z nimi się współpracuje fenomenalnie. Więc jeżeli wśród was są firmy, które mają nowoczesne podejście między innymi do budowy stoisk i macie typowo na przykład segment B2B, bądź chcielibyście, żeby wasz produkt został zobaczony przez grupę docelową przedsiębiorców, którzy raczej wykupują no, stosunkowo drogie bilety na naszą konferencję, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy za reklamę. Nie ma problemu, jakby product placement. <grym> um, zastanawiam się nad tym pod względem tego też, jaka to jest presja na głowę, bo powiedziałeś, że odchodzisz od święta kapitalizmu no i domyślam się, że jedną częścią będą aspekty finansowe, drugą częścią będą aspekty tego, jak, jakie obciążenie to jest do ciebie. Jak występuje, mhm. obciążenie jest gigantyczne, no bo jeżeli ja sam narzucam presję innym prelegentom, gdzie też wiele z tych prezentacji sam konsultowałem, podpowiadałem, jak zbudować pewne slajdy, dołożyć żarty i tak dalej, no to jeżeli ja tę presję wywieram na nich, no to ja tym bardziej nie mogę dać hały, nie? co powoduje, że ja, żeby taką prezentację przygotować, to muszę spędzić dolne kilkadziesiąt godzin na budowaniu w ogóle całej narracji wedle tej całej metodyki Kamila Kozieła i tak dalej potem żeby to wszystko uzbroić w żarty żeby to przetestować wiele razy potem żeby w ogóle na samym końcu zrobić slajdy gdzie większość osób właśnie zaczyna od robienia slajdów i to jest jeden z największych błędów, jakie można robić projektując prezentację, projektując prezentację, a nie ją robiąc, bo to jest pewnego rodzaju, uważam, sztuka, gigantyczny wysiłek i sklejenie kilku slajdów działa, jak jesteś Markiem Zmysłowskim, nie? Ty możesz pyk, jak zrobić i wychodzisz i e, po prostu lecisz z tematem. Nie wszyscy niestety tak mogą. E, dokładnie tak, nie? Inni mają inne talenty po prostu, mm. Więc to jest dolne kilkadziesiąt godzin, dlatego też świadomie podjąłem decyzję, że na piątce nie chcę występować, bo mówiąc wprost, zwyczajnie chcę się dobrze bawić. Mój wspólnik Bartosz, no on nadal będzie miał na sobie presję, ale z drugiej strony, ja tak, jakby to powiedzieć. Nie martwisz się nie za bardzo. Z przymrużeniem oka <laughs> słucham tego, jak on właśnie mówi o tym wysiłku, bo no słuchaj, ile osób, które przeżyło technikum, gdzie mieli klasę samą, pełną mężczyzn, i to było po prostu, wiesz, cztery lata okresu gdzie szlifujesz swoje umiejętności ripostowania to ile z tych osób chciałoby mieć możliwość wyjść przed duży tłum obrazić ludzi którzy za chwilę będą występowali i słuchać jak kilkaset osób się z tego śmieje ja wiem że to może jest prymitywna potrzeba ale jednak koniec końców jest ten śmiech więc ja aż tak bardzo nie słucham tego jeżeli on mówi że jeżeli Bartosz mówi że to jest jakiś duży wysiłek i tak dalej bo wiem że jest oczywiście ale też widzę ponieważ on to lubi że on ma świadomość tego, jak ważną rolę w tym wszystkim pełni, i że bycie takim trochę architektem komedii na święcie kapitalizmu, to jest coś, co na poziomie intelektualno, emocjonalno-duchowym zwyczajnie daje mu przyjemność. Była chociaż jedna osoba, która się obraziła o żarty. Hmm, jeżeli już, to był prelegent na czwórce, który robił do nas chyba dwa albo trzy razy wycieczki. W stylu, że z tego nie żartujcie, z tego nie żartujcie, z tego nie żartujcie. Na co Bartosz bardzo przytomnie mu odpowiedział: Ale słuchaj, jak po raz pierwszy ustalaliśmy, że będziesz występował, to powiedzieliśmy ci wyraźnie: Nie ma tematu, z którego nie żartujemy. Niczego nam nie cenzurujesz, więc jeżeli to akceptujesz, scena jest Twoja. A jak tego nie akceptujesz, to przepraszam, ale zanim się na Twoje miejsce. Gratulacje dla Bartka za, tako, za przedstawienie tego w ten sposób. Tak. Jedyna rzecz, na którą się zgodziliśmy, i to jest rzecz, której nie tykamy u każdego prelegenta, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie tykamy ich dzieci, nie? No bo generalnie rodzin. Bo to już byłoby troszeczkę powiedzmy, uważam, poza granicami dobrego smaku. Partnerki dotykacie. <laughs> <To jest śmiech> bardzo niefortunny <laughs> dobór słów, nie? Yy, może nie, jakby inaczej. My z, z, z kobiet. Chyba wydaje mi się, że bardzo mało żartujemy. Raczej komentujemy samego prelegenta, jego historię zawodową, to jak wygląda, to czym jeździ. Różne rzeczy są brane na tapet, nie? Więc tutaj nie będę tego bardziej rozpędzał, bo też nie wiem, jaka jest struktura publiczności. A jakbym powiedział przykłady niektórych żartów, to. Dlatego ten... mówię, że ja, ja słyszałem. Nie Wiem, jakie nie ja słyszałem. No właśnie, nie. więc wiesz, do czego jesteśmy zdolni na konferencji. Jeżeli kogoś bawi czarny humor, jesteście fanem stand-upu i, i roastów, to być może taki klimat też wam się spodoba. Czyli nigdy was nie podchodzi i nie mówi, że Ej, słuchajcie, z tym żartem no, trochę przesadziliście? A nie razu? Wiesz co, jak na przykład przed trójką, ja zawsze jestem dla Bartka pierwszym zderzakiem a propos żartów. Dzwoni do mnie i mówi: ja Mam kolejny żart na tego i tego. Chcesz posłuchać? Ja mówię: Stawię. No, to, to jest ten moment, kiedy ja to już najbardziej czekam. Te, szczególnie miesiąc przed konferencją, wtedy Bartka najbardziej napędza kreatywność, jakoś tak wychodzi, że jak jest blis, blisko ten termin, to jego podświadomość wzmaga pracę. No i on tam jakby rzuca mi te żarty, to ja mówię: Stawię, to jest żart kończący znajomość? Nie, no, nie, no mówię, kurde, to wiesz co, ja mam wątpliwości, nie? Oj, dobra, zobaczymy, jakoś to będzie. No i, i wiesz, i takich żartów kończących znajomość na trójce z mojej perspektywy było co najmniej kilka, a potem nagle, w przerwie, ludzie podchodzą do barów i mówią ty, na dwójce były mocniejsze. I oni to mówi, ja mówię: no Kurwa, jak nie? No jakby, no ale przecież jak, no, no skomentowałeś to, wytknąłeś to, tutaj przeinaczyłeś totalnie historię, zrobiłeś z typa seksocholika i tak no, dalej. No jak nie? No więc, no, ja nie wiem, być może też jest tak, że. Ludzie, ludzie się zaadaptowali. zaadaptowali to chciałem właśnie powiedzieć, że może jest tak, że ludzie już się tak bardzo przyzwyczaili do takiego pewnego poziomu radioaktywności tego czarnego humoru, że to jest takie na zasadzie, a dobra, no jakby wszystko fajnie, śmiesznie, ale no na, 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 na szczęście nie zdarzyły się sytuacji, że ktoś podszedł i wiesz, nie wiem, był turbo zbulwersowany. Uczestnicy, owszem, na jedynce i dwójce takie osoby się trafiały. Wtedy ja uprzejmie mówiłem, jeżeli to nie jest dla pana event i czuje się pan wprowadzony w błąd, mimo że na poziomie strony internetowej i kampanii reklamowej wyraźnie komunikowaliśmy, że będzie bardzo mocny, czarny humor, można pójść do rejestracji, i zwrócimy panu za bilet, nikt tu pana nie trzyma na siłę. Nie skorzystał, bo widziałem go do końca konferencji, nie? Więc no cóż, co człowiek to przypadek? Bardzo mi się podoba przekonywanie Bartka. Jakoś to będzie. No moją odpowiedzialność. Tak. <słuchaj> <słuchaj> <noise> no, no, ale na, na, na obiecał mi, że na piątkę chce z szuflady wyjąć wszystkie żarty, których autentycznie nie wykorzystano w poprzednich edycjach. Czyli będą kończące znajomości. Dał mi jeden z tych żartów, jak ja go usłyszałem, to mówię: no. No. Ale jaka to jest frajda robić coś takiego, co? Stary. To, Dla mnie to jest jedna z najprzyjemniejszych części konferencji. Po prostu to życie, w to, to życie przez kilka tygodni przed konferencją w niepewności, czy dany żart, a, siądzie na publiczności... I rzeczywiście masz to z tyłu głowy? No trochę jest, nie? No bo na przykład teraz było tak, że przez to, że było dużo nowych osób, no to pierwsze kilka żartów Bartka, które we dwójkę jednogłośnie uznaliśmy, że są bardzo dobre, ludzie pod zależą kapitalistów się nie śmiali. I tak Bartek sobie mówi, ojojoj, oj, oj, a później jest tylko gorzej, jest żartami." I na szczęście trafiło się ślepej kurze ziarno, bo ja byłem pierwszym prelegentem, który występował, więc przez to, że no jednak ta publika mnie znała, ja miałem trochę. Przygotowanych takich niecenzuralnych żartów, o czym też lojalnie uprzedziłem. W ogóle ciekawostką jest to, że moi rodzice byli obecni na sali i słuchali tych żartów. I potem sobie myślałem, kurde, będą mi mówić, nie? że synek, wiesz, tam przesadziłeś. Oni jesteśmy z ciebie dumni. Nie? Kurde, zajebiście, nie? Żarty z i tak dalej. My jesteśmy z ciebie dumni. Rewelacja, kochani rodzice. E, no, więc dobrze, że ja wyszedłem jako pierwszy prelegent i te moje żarty spowodowały, że ludzie wychwycili, że aha, to tutaj naprawdę jest tak grubo lecą, że to nie jest tylko i wyłącznie deklaracja marketingowa, tylko tutaj naprawdę nie biorą miejsców. No i potem kolejni prelegenci mieli odrobinę łatwiej, plus Bartek też już miał trochę łatwiej, no bo jakby ta, 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 nie chcę sobie tego trochę przypisywać, ale też jakby sam Bartek potwierdził, że z jego perspektywy dobrze, że ja wystąpiłem jako pierwszy, no bo oswoiłem publikę z tym, że tak, tutaj Będziemy po prostu no, śmiali się z różnych rzeczy. Kto wam robi składanie filmów na Gorzyckich Kolancjusz? Tam też są niezłe wstawki. Ja Teraz, jak się przygotowałem, to naprawdę tak pasuje mówię o, kurwa, <laughs> szacunek. To robi mój imiennik Adrian Reichel, którego z tego miejsca poz pozdrawiam. I on ma od nas bardzo prostą wytyczną, jeżeli chodzi o montaż. Na zasadzie, stary, masz montować tak, że cię poprosimy, żebyś to złagodził. Dopóki tego nie zrobimy, to masz po prostu wolną rękę. I oczywiście, czasami są stawki, które ja proszę, żeby zniknęły, no bo jak lecimy grubo z jakimś tam porównaniem i żartem, i nagle pojawia się chociażby wizerunek papieża, to niekoniecznie jest coś, co chciałbym, żeby było po prostu w jednej linii obok siebie, a. Też takie rzeczy czasami się zdarzały, ale no, wytyczna jest, tak jak powiedziałem, bardzo prosta. Lecisz po prostu tak grubo, żebyśmy my byli zakłopotani. Dopóki my nie jesteśmy, to po prostu masz y, zielone światło i immunitet. I wyrabia się rzeczywiście? Często dajecie czerwone światło? Mm, nie, raczej wręcz. Y, Mówicie, że ma być ostrzej. Jeżeli miałbym coś. na, na przykład, dzisiaj chociażby z poranka obejrzałem odcinek, który ma wyjść w tym tygodniu no i dałem mu kilka sugestii, że dodałbym jeszcze to, 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 to w tym i w tym miejscu, zrobiłbym to tak, tak i tak nie? więc my wręcz to staramy się jeszcze bardziej podkręcać, no bo to też jest mądry, inteligentny chłopak, wie, że na szali jest na swój sposób stawiany wizerunek, reputacja i tak dalej więc ja kumam, że on ma jakieś takie naturalne hamulce bezpieczeństwa bo nie siedzi w naszych głowach i nie wie, co jest dla nas dopuszczalne, a co nie, więc my też się siebie uczymy w tym procesie Wyrobi się pewnie. Jak, o, no, jakieś... tak. No, no, no czasami. Przegina pałę, nie? Ty, powiesz, taka taka. E, ostatnio go poprosiłem, żeby to usunął, bo mówię, stawy, to nic nie wnosi, a wygląda po prostu co najmniej dziwacznie. Była taka m, ujęcie po prostu kamery na mnie, gdzie wiesz, ja po prostu siedzę na fotelu i się jakoś tak poprawiłem, mm -hmm. no i dokładnie dźwięk pierdnięcia, nie? No mówię, stawę, no może jeszcze nie wiem, zrób jakąś animację, jak się zżygałem, albo coś takiego, no kurde, no, no nie róbmy aż tak taniego humoru, nie? Aż tak. Humoru niskich lotów. To, to było tanie, to się, to się z tym zgadzam, ale niektóre są naprawdę mocne. A um, co było dla ciebie najtrudniejsze, jak zaczynałeś Gorzycki kolancjusz? Co było dla ciebie takim wyzwaniem? Tak, wiesz, co niepewność i chyba taki znak zapytania, czy to się w ogóle przyjmie, jak na to ludzie zareagują i czy to spowoduje mm, twarde zderzenie czołowe ze ścianą, czy może będzie to trampolina. Całe szczęście okazało się to trampoliną, co się przełożyło zarówno na ile kapitalistów, i święto kapitalizmu i szereg różnych rzeczy. Dlatego teraz tą konwencję utrzymujemy, bo ona się sprawdziła zarówno z perspektywy pewnej grupy widzów, która po prostu lubi ten format, ale z, oraz z drugiej strony spina nam to się biznesowo, więc będziemy to zwyczajnie kontynuowali. Ale ta niepewność, czy format się przyjmie, no była dość znaczna. No bo, przepraszam, ale o ile mnie pamięć nie myli, to nie wydaje mi się, żeby w segmencie biznesowym ktokolwiek robił coś podobnego w Polsce. Przynajmniej ja nie widziałem, a jeżeli coś takiego jest, to bardzo chętnie chciałbym zobaczyć, żeby mieć jakiś benchmark. Ja też nie kojarzę, ale to, no, to był taki trochę test na żywym organizmie i fajnie, że się przyjęło. Myślę, że mocno to ograniczają zamknięte komentarze? Co masz na myśli, że mocno ograniczają? To znaczy, że jeśli ludzie nie mogą się wypowiedzieć, to może ich to trochę mnie interesować. Mogą mieć wkurwieni o to. Ale ja szczerze mówiąc to nie wiem. Nie sądzę, na żeby tak było. Widownia tego kanału, ona kuma tą konwencję. Wielokrotnie ludzie do nas piszą na priv, czasami wchodzą w dyskusję a propos różnych odcinków, albo jak na przykład ja przekręcę jakieś słowo, typu użyję słowa spolegliwy w niewłaściwym kontekście, bo wydawało mi się, że to znaczy coś zupełnie innego, to taka osoba pisze do mnie, uprzejmie tłumaczy i tak dalej. Teraz powiem, że nie do końca pamiętam definicję tego słowa, po prostu teraz nie będę go używał, dopóki go totalnie nie zapamiętam. Ale była taka sytuacja właśnie ostatnio, że użyłem słowa tego w niewłaściwym kontekście, dostałem feedback na priv, na Instagramie i elegancko wszystko załatwione. Więc raczej takiej frustracji, że nie mogą zostawić komentarzy, nie ma. A przy okazji, my mamy po prostu spokojną głowę pod kątem kreatywności, no bo nikt korzystając z płaszcza anonimowości nie, nie, nie bruździ nam w, na naszym podwórku. Nigdy nie słyszałem tego słowa. Spolegliwy. Taki, który wzbudza zaufanie i można na nim polegać. Czyli taki ty. Ja wzbudzam zaufanie? A nie? A wzbudzam? No pewnie. Nie, nie wiedziałem. Myślałem, że nie wzbudzam. Nie, Ta złota kieta i wiesz, ciuchy Nike. Czekasz, masz mi jakieś podrobione perfumy będziesz próbował sprzedać. <laughs> Sorry, kiedyś, sprze kiedyś sprzedawałem. Żeby o, nie było, pracowałem w mlm i opierdalałem podrobione perfumy. Uuu ale miałem wtedy 18 lat, dajcie mi spokój dobra, uf, okay, dobra. <gry> każdy, każdy jakoś rzeczy. ale ile się nauczyłem o sprzedaży wtedy to było zajebiste, te, ci sprani ludzie MLM czytanie książek, spotkania, rozkwinki jak ułożyć rozmowę sprzedażową żeby lepiej opierdalać te produkty, żeby zwerbować więcej osób, to było zajebiste doświadczenie jest parę plusów i całe może minusów z mojej perspektywy tak, to że nas naściemniało e, założycie tej firmy, to jest jednak e, delikatny minus e, delikatny, e, to... tak <gry> i tyci Um, planujecie kontynuować? Gorzycki kolancjusz? No. Chudy, będziemy to robili prawdopodobnie sezonami. Teraz zrobimy 12 odcinków i potem będzie znowu chwila przerwy, no bo ta przerwa też powoduje, że wiesz, pojawiają się nowe sytuacje, nowe zdarzenia, nowe anegdoty. Ja mam taki plik w telefonie, gdzie sobie zapisuję na zasadzie takich one-linerów różnego rodzaju zdarzenia, które potem chciałbym omówić u nas w programie. I ma taki skrypt, skryp sobie wybudujecie? Tak, tak i potem po prostu siadamy, produkcja to wygląda w ten sposób, że Bartosz, z Bartoszem się wcześniej umawiamy i wymieniamy informacjami, kto o, jak, o czym chciałby zrobić odcinek, żebyśmy od razu mogli sobie taki przygotować plan ramowy w głowie. No, i potem siadamy w studiu, upewniamy się, że okej, okay, na pewno robimy te odcinki. W tym odcinku mówimy o tym, w tym o tym. W tym promujemy bardziej świętokapitalizmu, w tym bardziej loży kapitalistów, w tym coś innego. I jechamy, nie? Widziałem, że Mercedes się też zaaplikował do tego. Przynajmniej, eee, przynajmniej tak. W... Tak, To jest taka też jakby, pomimo, że nie mieliśmy ustaleń a propos obecności garcarka w Grzecki już to z racji tego, że z nimi się naprawdę fajnie współpracuje, to są super ludzie, bardzo tacy elastyczni, bardzo podchodzący lajtowo do marketingu. Chętnie ci powiem poza kamerą, jak tam mamy z nimi ustalenia a propos marketingu. Bo nie wiem, czy życzyliby sobie, żebym je powiedział przed kamerą, ale po prostu są wobec nas tak bardzo w porządku, że stwierdziliśmy, że dokładamy jeszcze tego typu klocek i to była nasza inicjatywa, że do nich się odezwaliśmy. Ej, dajcie nam koszulki ze swoim logo, zakładamy to po prostu podczas Gorzycki kolancjusz, żeby okazać wdzięczność i szacunek za dotychczasową współpracę. Ja bym chętnie stałem o tym porozmawiał w kwestii tego, jak wycenić coś takiego, bo to jest dla mhm. mnie skomplikowane. Nie mam zielonego pojęcia, gdyby przeszła do mnie marka i powiedziała, że mam nosić ich koszulkę, to nie mam zielonego pojęcia, jak to wycenić, jakby jak to się do tego podchodzi. Na po pierwszy rzut to przy tym, co robisz, to możesz powiedzieć daję ci mi furę, którą jeżdżę, zapewniacie w pełni serwis, a ja do tej fury jedynie tam leję paliwo, czy ładujesz prąd, nie? To mm -hmm. przy, przy twojej obecnej pozycji to uważam, że zajęłoby ci prawdopodobnie mniej, mniej niż miesiąc do pięcia takiego deala. Tak, musiałbym jeszcze jeździć samochodem, ale... Nie masz prawka? Mam prawkę, ale nie jeżdżę w ogóle. No, no to... No. A... Um... O co chodzi z dealem z Mariatem? Ja mam z Warszawą dość schizofreniczną relację. W takim sensie, że jak przyjeżdżam do tego pięknego, przepełnionego możliwościami miasta i widzę z oddali wieżowce, które są coraz większe i większe i większe, to tak sobie myślę, ach kurde, to będą fajne, intensywne dni. Dlatego Ale... się tu przeprowadziłem tak by the way. Bo miałem dokładnie to samo. Przyjeżdżasz sobie okay. tutaj i myślisz, to jest miasto możliwości. Tak, no i potem jak wjeżdżam po tych kilku dniach, to sobie myślę, och, jest dobrze, że wracam do mojej spokojnej Bydgoszczy, do mojej jaskini, nam sobie troszeczkę odpocznę. I znowu, taki model, no siłą rzeczy on jest dla mnie wyczerpujący, no bo jednak jak przyjeżdżam, to te dni są bardzo intensywne. Wyobrażam sobie, że gdybym tu mieszkał, to to byłoby inaczej rozłożone w czasie, nie? Że zamiast robić na przykład trzy wywiady w ciągu dwa dni, to zrobiłbym trzy wywiady w trzy tygodnie. No ale no, jest tak, jest tak jak jest. I przez to, że mm, kupiliśmy ten budynek, tą, tą właśnie willę kapitalizmu i tam będziemy bardzo mocno y, nasze firmy wszystkie przenosili praktycznie do tego i chcemy, żeby ten budynek żył, no to pomyślałem sobie, że skoro w moim życiu byłego dresiarza z Górzyskowa w Bydgoszczy pojawiła się Mogę sytuacja... Mogę się tylko zatrzymać, że do tego byłego dresiarza widziałem ostatnio klip z twojego pierwszego odcinku. Bo grubo miałeś stylu wtedy. <śśledź> <grystanie> <śledź> dziękuję, dziękuję Przemku. Dziękuję obelgi Belgii generalnie mile widziane. Więc... To nie była ja Polska. <śledź> <audio> Więc pomyślałem sobie, że kurczę, skoro doszliśmy do czegoś takiego, że Kupujemy budynek za ileś tam milionów, który na operacie jest wart jeszcze więcej, a ten operat jest w ogóle sprzed trzech lat, więc prawdopodobnie dzisiejsza wartość jest jeszcze większa. No to. Ja nie wiem, co to jest operat. Wycena nieruchomości, jakby w jakby dużym uproszczeniu, nie? Ile ona powiedzmy może być warta? Oczywiście warta jest koniec końców tyle, ile ktoś jest za niego gotów zapłacić, no ale jakby operat już daje jakiś punkt odniesienia. Mhm. No więc stwierdziłem, że przynajmniej przez najbliższy rok pomieszkam jeszcze w Bydgoszczy i nie chcąc totalnie zrezygnować z Warszawy. Pomyślałem sobie, że potrzebowałbym miejsca, w którym bym regularnie mógł swobodnie nagrywać, i żeby to było maksymalnie komfortowe dla mnie. No, i uznałem, że takim miejscem może być właśnie nagrywanie, akurat w tym przypadku w MarioCie. Przez pewną. Jaka piękna myśl. Nie pisać do innych podcasterów, nie wynajmować Airbnb, tylko odezwać się do marki, do z nim Delay. Masz zajebiste pomieszczenie i jeszcze na tym zarabiasz. Żeby być uczciwym, pamiętasz, że pytałem się ciebie, czy, tam, czy raz na jakiś czas mógłbym wpaść, ale potem stwierdziłem, nie, to jest kurde, jakieś takie Januszowe podejście. Trzeba mieć swoją przestrzeń i swoją niezależność. Niezależność to jest wygrywane. No. Więc byłeś jedyną osobą, z którą de facto o tym rozmawiałem. Jakby z szeregu różnych powodów, ale tak. Potem pojawiła się właśnie myśl o hotelu, bo zarówno z jednej strony to jest optymalne dla nas kosztowo. Bardzo wygodne, bo się wszystko dzieje w jednym miejscu. Do tego nie muszę podawać żadnego wiesz, adresu, kodu dostępu, innych rzeczy. Po prostu nagrywamy w Mariocie na drugim piętrze. Wpadaj, nie? I pewien splot znajomości. Pozdrawiam Pawła, pozdrawiam Benka. Doprowadził do tego, że ci ludzie, których z imienia wymieniłem, połączyli mnie z Mariotem. Mogę cię jeszcze zatrzymać na Proszę. chwilę. Tutaj też jest bardzo fajne to, jak próbowałeś. Robić takie wywiady u mnie mi to nie pasowało, i to mm -hmm. jest teoretycznie negatywny jakiś feedback, ale nie poddałeś się, stwierdziłeś, dobra, robimy, wykmieniamy coś i jeszcze lepszy deal z tego wymyśliłeś. To no jest pewnie. No, Odmowa od, od ze strony potencjalnego partnera, kumpla, rynku to jest tylko i wyłącznie dla ciebie informacja, że jakbyś sobie wyobraził taki wiesz labirynt z, z żywopłotów to po prostu no, nie tą drogą cofnij się i pójdź inną naokoło skręć w lewo, w prawo, więc ja, ja w ten sposób postrzegam wszelką odmowę w moim życiu bo tak samo jak się dogadałem z Mercedesem no to pierwszy salon, z którym rozmawiałem to nie był Mercedes, celowo nie powiem jaki z miasta, tylko tyle powiem, że był no to oni po prostu wiesz tak totalnie olali mnie, tak po prostu to było wiesz, no niech pan wyśle odezwiemy się za dwa tygodnie, czuć już było, że tam nie będzie po prostu z tego chemii a w przypadku rozmowy z Rafałem, to rozmowa była na Instagramie, była super konkretna, super krótka, porozmawialiśmy telefonicznie, wysłali mi mailowo trzy różne opcje, wybrałem najdroższym, bo był elektrykiem. Jak bo mogłeś. W przy, 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 przy przypadku EQC akurat zgadzały mi się wszystkie parametry, których, których, których oczekiwałem, więc tam po prostu no, dogadanie się z niej było fenomenalne. Do tego też miałem okazję przeżyć cały w ogóle experience wydania auta u nich, który jest kosmiczny. O czym wydaje mi się, że już chyba kiedyś mówiłem. Tak, ale chciałem tylko nawiązać do tego dogadywania się przez Instagrama. To jest piękne, jak czasami się odsyła, że to kogoś napiszesz komuś wiadomość i zaraz okazuje się, że w przeciągu 15 wiadomości dogrywasz jakiś deal tak, tak właściwie nic nie zrobiłeś, nawet nie wstałeś z siedzenia, tylko po prostu wysyłałeś wiadomość. Tak, i w takich sytuacjach to, co uważam, że powinno najbardziej wybrzmieć dla osób, które będą próbowały robić coś takiego. Nie przegrywajcie negocjacji sami ze sobą. Że jeśli napisaliście wiadomości. Ale już wewnętrznie sobie wytłumaczyliście, jak bardzo jest to bezczelny, śmiały, głupi, dziwny pomysł, więc lepiej tego nie robić, żeby się nie wystawić na pośmiewisko. Ja celowo robię regularny gambling, taki komunikacyjny, gdzie śmiało wychodzę z pewną propozycją, gdzie na poziomie takim emocjonalnym sobie myślę, ale teraz przegiołem, nie, kurde. Pff. Kamil Michalik, nasz drugi inwestor. W momencie, jak mieliśmy plus minus kilkanaście tysięcy subskrybentów, zero modelu biznesowego, zero klientów, zero nic, ja mówię do niego, możemy ci sprzedać przygodę 10% za milion. Mhm. Mm 10% za milion. No, pff, wiesz. I, i, I wiesz, i to był. Moment, ja to tak. Ja o tym będę z Kamilą w ogóle osobny odcinek nagrywał, więc zaraz tylko tak dam strzem historii. Milion za 10%, kiedy nie mamy wiesz, żadnego Excela. Jakby nic, nie, jakby nic, co pozwalałoby przekonać logiczny umysł potencjalnego inwestora, żeby to zrobić, nic takiego nie było. Kamil dał pół miliona za 9%. Puff! I to spowodowało, że wiesz, nagle nam to wydłużyło bardzo mocno rozbieg, dało bardzo dużo czasu na wykminienie modelu biznesowego, na otrzaskanie się w ogóle w tej sytuacji, odnalezienie się w niej, no i się stało. Natomiast gdybym nie miał tej wewnętrznej śmiałości i tej pewnego rodzaju bezczelności, nie byłoby Kamila, nie byłoby Mariota, nie byłoby Mercedesa i nie byłoby wielu innych rzeczy. To jest piękne, że wyjechałeś z taką propozycją 10% za milion i, I tutaj nie, z... nie mając żadnej bazy pod to, bo ty jakkolwiek, jakkolwiek to obliczyłeś, to powiedziałeś chuj tam milion, to brzmi tak. <laughs> no. Jakby... A ten gościu? 9 za 500. Już, już nawet z Kamilem ustaliliśmy, że zrobimy prawdopodobnie miniaturę, która będzie, gdzie będą nasze twarze naprzeciwko siebie i będzie podpisane. Adrian, dwukropek, daj mi milion. Kamil, dwukropek, nie dam pół. Jak to taką miniaturę po prostu z Kamilem. Ale no, teraz się możemy z tego śmiać, bo tak. Kamil A jest zadowolony. Dwa dostaje z tego tytułu kasy, że jest udziałowcem. Zrobiliśmy piękny wspólny deal przy więcej na 16 milionów, więc jakby się wydarzyły fantastyczne rzeczy, więc teraz możemy z tego żartować. No ale też, żeby było jasne, jak tą kasę dostawaliśmy, też w transzach, co jest, trzeba zaznaczyć, jak tą kasę dostawaliśmy, to to nie było takie oczywiste, że ta inwestycja będzie dobra. Bo tak przez pierwszy, pewnie bym mnie bardziej Bartek poprawił, bo on tą chronologię dokładnie pamięta. Ja tak, że tak powiem, coś, co jest stresujące, nieprzyjemne, to ja tak, wiesz, uf, tam do szuflady, już nie, 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 nie myślę o tym za bardzo. Ale tak pierwszy rok, dwa, od Uściśnięcia sobie ręki i podpisania papierów, to było takie wciąż wiesz. Po omacku szukanie klamki, to był stresujący okres, no bo kasa stopniowo topnieje, idzie na jakieś tam wynagrodzenia, żebyśmy mieli powiedzmy w, w miarę stabilne życie i tak dalej, bo to też dla Kamila było ważne, żeby odblokować naszą kreatywność i w ogóle że miał takie dojrzałe podejście inwestorskie, no ale to nie było takie wcale oczywiste i pewne, że, że to się uda, więc no. Na jakiej, decyzji, na jakiej podstawie myślisz, że podjął tę decyzję? Czysto ludzki. Czysto na poziomie intuicji. To jest, to są, to są, jego słowa cytuję, bo ja nie wiem co było w jego głowie, ale nieraz nie dwa o to pytałem, bo wielokrotnie z tego żartowaliśmy, to na zasadzie no, chciał być częścią czegoś nowego, czegoś bardzo świeżego, czegoś co z jego perspektywy miało duży potencjał zarówno pod kątem ryzyka, jak i potencjalnych korzyści, no i na szczęście w tym przypadku się opłaciło. Jest jakiś tam powiedzmy happy end i tak dalej. Natomiast to nie było takie oczywiste. Nie? Natomiast no niech ostatecznie wybrzmi z tego to, że niezależnie w jakim miejscu jesteśmy w życiu, niezależnie co robimy, to mamy w głowie pewien pomysł, pewną propozycję, pewne nazwisko, do którego chcielibyśmy dotrzeć, firmę, z którą byliśmy, chcielibyśmy współpracować, więc nie przegrywajmy negocjacji sami ze sobą, tylko pójdźmy w rynek. Dostańmy odpowiedź od Przemka, że Przemek, Przemek mówi: Adrian, ci nie udostępnię studia. Spoko Przemek, dogadajmy się z Mariotem. Dzięki Przemek. Co um, do tego Mariota. Um, oni wam mówią, z kim macie przeprowadzić wywiady? E, nie, mają możliwość sugerowania gościa. Tak tylko chciałbym wyjaśnić, że jak o tym gadamy, to ja nie chciałem udostępnić tego studia, bo ja tu mieszkam, to wynika tylko i wyłącznie z tego powodu. <zyskutki> Jakby to to są... tego nie widzicie, ale to jest łóżko Przemka, nie? I jeszcze bielizna leży w podłodze, nie żartuję, ma, ma sypialnię. E, Słuchaj, stary, ja, ja nawet mówiąc absolutnie szczerze, nawet ja pytając się ciebie o to, ja już się czułem niekomfortowo. Mówię sobie kurde, to jest jego prywatna przestrzeń, ja tu będę wchodził z obcymi ludźmi, nie wiadomo o jakiej godzinie i tak dalej. Nie, to jest jakby za dużo potencjalnych czerwonych flag. Poza tym za relacja zawodowa, którą z tobą mam jest dla mnie zbyt istotna i zbyt ją szanuję, żeby ją przypadkiem zaryzykować tym, że wiesz, nagle zaproszę kogoś, kogo ty nie chciałbyś absolutnie widzieć w swoim mieszkaniu, nie? Na przykład twoją byłą dziewczynę. Hmm. Czemu chciałbyś zapraszać moją byłą dziewczynę? No bo może jakieś sukcesy odnosi. Co ty, nie, nie, twoje były dziewczyny nie odnoszą sukcesów? Nie, ben, nie, dam, nie dam sobie tego powiedzieć. Nic takiego nie powiedziałem. No, <grym> nie. no właśnie. E, tak, więc nie narzucają nam gości. Natomiast częścią naszej umowy jest to, że chcą z wyprzedzeniem wiedzieć, z kim będziemy robili nagranie, żeby ewentualnie mogli... E, zablokować jakiegoś konkretnego gościa, bo nie wszystkich chcieliby w swoich murach gościć, co jest absolutnie zrozumiałe. Dotychczas nie korzystali z takiego, nazwijmy to, prawa weta, no ale biorąc pod uwagę to, że jak jesteś globalną marką, no to ja to absolutnie rozumiem i szanuję, że niekoniecznie chciałbyś mieć pewien profil osób w swoich murach i żeby to jeszcze było pokazywane, że Mariot jest partnerem tego konkretnego odcinka, a ty robisz nagranie, no... Z kimś takim. Ale pytam cię o to dlatego, bo wiedziałem, że rozmawiałeś na przykład z Asią Jędrzejczek. i to co mnie zastanawiało to czy właśnie to nie jest dogadane w jakiś taki sposób, że teraz przygody przedsiębiorców pójdą w delikatnie innym kierunku z tego względu. Mówiąc absolutnie uczciwie, to to, że zrobiłem nagranie z Joanną Jędrzejczyk, z Janem Błachowiczem, czy z Arturem Szpilką, to jest w dużym stopniu zasługa pomocy, którą otrzymałem od Łukasza Zaborowskiego, który jest ze świata MMA, KSW, UFC dość mocno. Jest, jest mężem Karoliny Kowalkiewicz. Z racji tego, że łączy nas relacja jeszcze z czasów nastoletnich, no to po prostu dla niego wykonanie telefonu, zrobienie intro i połączenie ze mną, to jest wysiłek na poziomie dwóch, trzech minut, co powoduje, że nagle nie musisz robić tego całego wiesz, Cold mailingu, cold callingu, cold instagramingu, jeżeli tak to można odmienić, tylko po prostu masz od razu otwarte drzwi. A, a też uznałem, że chcę trochę bardziej u nas na kanale poeksplorować wątek tego, żeby pokazać sportowców, którzy są dojrzali pod kątem finansowym, którzy zabezpieczają swoją przyszłość, którzy w ten sposób dają dobry wzorzec młodszym osobom, że, osobom, że mm, myślenie o swojej, o, o swojej karierze po obecnej karierze jest po prostu takim długoterminowym, bardzo dojrzałym podejściem. I to chciałem, żeby wybrzmiewało z tych nagrań i mam nadzieję, że tak to wygląda. To jest zajebiste, że możesz sobie w ten sposób pracować, pracować z dużymi markami, pracować z dużymi nazwiskami i jednocześnie budować taki content, który jest budujący dla ludzi. Nawet na Święcie Kapitalizmu wciąż zapraszasz zajebiste osoby, które dają zajebiste e, przemówienia, które w jakiś sposób inspirują tych ludzi. To jest kozacka praca. I dodatkowo robisz o tym dobre siano. No, dla bar mleczny się zdarza. Mnie. <grym> <grym> Lubię buraczki. Um, jak słuchałem sobie jednego z twoich wywiadów, to wspominałeś, że nagle pojawiło, a może nie nagle, ale pojawiło się sporo osób, które ci mówiły, co masz teraz zrobić z przygodami mm. przedsiębiorców. I, i to mm. podobno nie jest jakaś super stara sprawa. Nie, to de facto przy chyba każdej linii biznesowej, którą mamy, to pojawiały się takie osoby historycznie, które niepytane nagle udzielały rad i to przyjmowały taką wiesz, pozycję trochę siły, pozycję mędrca. I ja pamiętam, że Ty też wspominałeś, że miałeś wyrzuty sumienia z powodu, że nie wykorzystujesz przygód przedsiębiorców tak dobrze, jakbyś mógł je wykorzystywać. I tak jak później usłyszałem to, to tak sobie poczułem kropki, Czy to może być połączone? Kiedyś tak było. To, to się zgadza. Myślę, że ta wypowiedź a propos tych wyrzutów sumienia, ona byłaby bardzo aktualna tak półtora roku temu. Przez ten czas się zmieniło dość dużo i wydaje mi się, że w 2024 zmieni się jeszcze więcej. Trzymam kciuki, żeby tak było. I te, teraz już tych wątków bym nie łączył, ale faktycznie jest tak, że jak zaczynasz robić coś, co jest na swój sposób nietypowe, zaczyna to działać, bo to się podoba ludziom, no to będą się wokół ciebie kręciły bardzo różne osoby, gdzie każdy z nich ma swoją agendę. I to jest zrozumiałe, ale to też powoduje, że. Im jesteś dalej, tym mam wrażenie, że musisz pielęgnować relacje ze swoim takim wewnętrznym paranoikiem. Oczywiście, żeby on się za bardzo nie odkleił, nie? bo nagle będziesz widział zagrożenie nawet w swojej mamie i tacie. Chociaż czasami samo zagrożeniem, pewnie w niektórych przypadkach, w moim akurat nie. U mnie są super atutem i taką bezpieczną przystanią, gdzie mogę pojechać i niekoniecznie muszę gadać o pracy, więc spoko. Natomiast taki wewnętrzny paranoik, który zanim coś. Na ślepo, w ciemno uwierzy, to sprawdza, dopytuje, analizuje, próbuje spojrzeć z innej perspektywy, rozmawia jeszcze z kimś innym, żeby się upewnić, czy ten punkt widzenia, który ktoś ci próbuje wtłoczyć do głowy, czy on jest faktycznie obiektywnym punktem widzenia wynikającym z szerszej takiej perspektywy innych, również osób, które dokładnie widzą to samo, czy może jednak jest to jakiś taki pojedynczy głos, który coś próbuje uzyskać. nie? To, to... Czyli nauczyłeś się z tym bronić w ten sposób, że konsultujesz te zdania jeszcze z innymi ludźmi i sprawdzasz, czy te perspektywy na pewno mają sens. Tak, to nie jest jakaś no, tutaj szczególnie wyrafinowana metoda, ale mm, jest to wręcz część po prostu mojego procesu już teraz, że na, na tym poziomie, na którym jesteśmy, no to jednak każdy błąd waży, każdy błąd naprawdę boli, każdy błąd naprawdę kosztuje i niekoniecznie no Chciałbym te błędy popełniać, więc zanim wykonam jakiś strategiczny ruch, to rozmawiam z kilkoma osobami, które wiem, że mi dobrze życzą. Przynajmniej historycznie jest na to masa różnych dowodów, bo to się w każdej chwili oczywiście może zmienić, różnie bywa, ale które historycznie mi dobrze życzą. No ale też słucham bardzo mocno swoich flaków, nie? a do tych flaków najłatwiej mi jest się podłączyć, kiedy na przykład zrobię sobie taki. Offlineowy dzień, totalnie bez mediów społecznościowych, że zwyczajnie przenoszę się do tego magicznego uczucia, którego większość z nas prawdopodobnie nie pamięta, a ostatni raz je mieliśmy pewnie w czasach szkoły, przed tym jak nam przyspawali komórki do dłoni, czyli nuda. Nuda, cisza, brak bodźców. Jak masz czas odpocząć, to nagle tak. zaczynasz myśleć i patrzeć na rzeczy z innej perspektywy, Total. i wtedy czujesz tą intuicję. Mam wrażenie, że wtedy do głosu dochodzi taki cichy człowiek, który po prostu widzi więcej. Ale kiedy jest zbyt głośno dookoła ciebie, to on się nie może przebić przez szum Dlatego. No. A jak tych bodźców nie ma, to nagle wpadają ci do głowy najlepsze pomysły. Przypadek? Nie sądzę. No. Mm, I też wspominałeś o ludziach, którzy... To mnie zaskoczyło ak akurat, że, że tak to zrozumiałem, że masz obok, obok siebie ludzi, którym przeszkadza to, że tak szybko rośniesz. Spodziewałbym się, że w twoim środowisku takich osób nie będzie. Nie, nie wiem, czy przeszkadza tak jednoznacznie, bo nikt mi tego nigdy w twarz nie powiedział, ale jako ludzie przyzwyczajamy się w pewien sposób do życia w hierarchii. I o ile w tej hierarchii my posuwamy się do góry, to jest wszystko ok, ale zdarzają się sytuacje, w której ktoś, wobec kogo niekoniecznie byliśmy najbardziej uprzejmymi osobami w czasach szkolnych, hmm. nagle prześcigacie. O rzędy wielkości na poziomie edukacji, finansów, rozpoznawalności itd. I kiedyś ta osoba była tak zwanym przysłowiowym grubym na bramkę, a teraz ta osoba no, ma zegarek o wartości twojej, Twojego mieszkania, w którym żyjesz na kredyt, nie? No to y, ty, tego typu zmiana w hierarchii, obserwowałem to już wiele razy, powoduje, że te osoby, które są bardzo mocno przeskakiwane, mają zwyczajnie frustrację. Być może z tego powodu nie jestem psychoterapeutą, żeby stwierdzić, więc to jest tylko i wyłącznie moja taka spekulacja Jana Kowalskiego. Może ta frustracja wynika z tego, że to, co ty robisz, przypomina im o tym, że oni swoje marzenia zawiesili na kołku. A to nie jest przyjemna perspektywa, zwłaszcza jeżeli no, być może żyjemy tylko raz. Głęboko wierzę w reinkarnację. Kurde, byłoby fajnie tu wrócić. Ale jeżeli żyjemy tylko raz, a ty już odpuściłeś jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie może mieć człowiek, czyli gonienie jakiegoś takiego swojego wewnętrznego pragnienia, które definiujesz w dowolny sposób, no to potem ta frustracja, kiedy narasta, no to być może wylewać się z ciebie właśnie w sposób taki, że kiedy siedzisz przy stole rodzinnym, to twój szwagier, który jeszcze do niedawna zarabiał dwa razy tyle, co ty, a teraz zarabia jedną dwudziestą tego co ty, zwyczajnie no może być kiełbasa na zgrilla, może mu nie smakować przez to, nie? Mm -hmm. I to... W... Najśmieszniejsza rzecz, że rzeczywiście może mu nie smakować takie kiełbasa, e, bo będzie tak. Ta, będzie tak zjedzony negatywnymi emocjami w środku, że tak, zacznie, ja... zacznie projektować te różne rzeczy, że temu nie pasuje, że siedzenie niewygodne i że kiełbasa mu nie smakuje i rzeczywiście tak będzie. Tak, ja na szczęście mam tego fuksa, że u mnie w, w mojej rodzinie takich przypadków nie ma, bardziej mówię o, o kręgach takich już y, towarzyskich, nie? że no... no... Ale to, że, że przeszkadza, tak jak mówię, finiszując ten temat, to takich głosów bezpośrednich nie dostałem, ale jak y, widzę, że ktoś tak przesadnie troskliwy próbuje nam zaciągnąć hamulec ręczny, bo coś mu się wydaje, no to zauważyłem taką prostą zależność, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy ci autentycznie szczerze życzą, oni nie chcą nic w zamian. Po prostu mówią, wiesz co, na bazie moich doświadczeń, obserwacji i przemyśleń wydaje mi się, że jest tak, tak i tak. Masz tą wiedzę, zrobisz tym, co chcesz. Koniec dyskusji. Historycznie tego typu rady mi dawały najwięcej. Bo to sprawia frajdę przecież pomóc komuś tak po prostu. Marmisz ego. No w, momencie, w momencie jak jesteś finansowo ustawiony i naprawdę już się nie musisz niczym przejmować, spełniłeś wszystkie swoje marzenia konsumpcyjne, no to nagle otwiera się cała cała ta powiedzmy cało to pole filantropii i tak dalej, którego nie mówię w kontekście siebie, bardziej w kontekście mojej, moich kolegów i koleżanek, którzy są dużo dalej ode mnie i widzę po nich jakim dużo sprawia frajdy Edukowanie innych, pomaganie w sposób finansowy i tak dalej. To jest ta kategoria potrzeb. A w momencie, jeżeli pomoc jest bardzo transakcyjna, no to... Może biznes, który aktualnie ta osoba ma, nie jest aż tak duży, jak deklaruje, że ma. Tak, ale też masz takie doświadczenie, jak to jest dograć jakiś deal na przykład. I teraz, jeśli pomagasz komuś innemu dograć taki deal, to sobie myślisz, wiem, jak ta osoba będzie się czuła. zajebiście I to jest po prostu przyjemne. Tak, no ale też znowu na poziomie takim czysto biznesowym to jest nadal opłacalne, żebyśmy teraz nie popadli w jakiś taki totalnie skrajny altruizm. Bo jeżeli używasz swoich zasobów i kontaktów, żeby komuś otworzyć drzwi, dzięki czemu dajesz mu dźwignię, że on pędzi jeszcze szybciej, no to. Możesz domniemywać, że za kilka miesięcy albo lat, jeżeli ty będziesz potrzebował przysługi albo pomocy w jakimś tam obszarze, to ta osoba być może ci pomoże. Na pewno jest większa szansa niż kiedy nie ma, nie ma wobec ciebie ona żadnego chociaż grama wdzięczności. Mm -hmm, tak, ale jak, jak analizuję to, co ja robię, to nie dostrzegam u siebie czegoś takiego. Ja, bo mi, mi to po prostu sprawia frajdę, żeby komuś pomóc. I to nie, żeby nie było, że jeszcze jest jakimś wielkim pomagaczem. Ale po prostu czasami to jest przyjemne, i nie myślę o tym, że kiedyś tam ta osoba mi coś zwróci. Nie jest to dla mnie no, aż takie istotne. Słuchaj, tutaj mogę. A propos robienia rzeczy dobrych, bez oczekiwania stopy zwrotu, to ja ostatnio korzystając z tego, że od pewnego czasu jestem na co dzień wspierany przez osobistą menadżerkę Julię, która jest takim menadżerem życia i w wielu, wielu rzeczach mi pomaga, typu serwis auta, zawiezienie Simby do fryzjera, bądź umawianie gości w Mariocie. Nie? Jakby naprawdę przekrój zadanie jest przepotężny i po prostu pod kątem produktywności to jest Chyba jedna z najważniejszych decyzji, jakie w ogóle podjąłem, podjąłem w swoim życiu. Taka personalna asystentka. Tak. Menadżerka. Menadżerka jest bardziej właściwym słowem. Bo, bo to są trudne rzeczy czasami. E, tak, ja mówię celowo menadżerka, ponieważ ona ma władania nad moim kalendarzem. Na przykład, jak teraz przyjechałem do Warszawy. Wiem, pisała do mnie. Ja nie ustaliłem żadnej godziny z nikim, gdzie, co mam być i tak dalej. Ona po prostu musiała wszystko uwzględnić, musiała. Te spotkania połączyć również z tym, że mam jakieś tam wideorozmowy, telefony, inne obowiązki, więc ona po prostu wręcz jest architektem mojego kalendarza i sprawdza się w tym fenomenalnie. I poprosiłem ją, żeby pomogła mi zmaterializować jedno z moich bardzo przyjemnych wspomnień z dzieciństwa, sprzątanie świata. Dla jednych to była po prostu czas wolny od lekcji, a dla mnie to było poczucie na takim bardzo głębokim poziomie, że zwyczajnie robię coś dobrego, podnosząc tą puszkę, podnosząc ten woreczek, że zwyczajnie robię coś dobrego, bo ja lubię, jak jest czysto wokół mnie. Jestem przekonany, to jest kwestia czasu, kiedy ja będę miał udział w jakiejś firmie z branży recyklingu. To jest kwestia czasu. Ja, ja wiem, że to muszę po prostu mieć, nie? Wiesz, jak jedziesz sobie autostradą i ja racie widok po prostu wiatraka i sobie myślę, kurde chciałbym mieć kiedyś wiatrak, nie? Nawet taki przydomowy. Może na willi kiedyś postawimy. Nie wiem, ja wiem, że będę musiał mieć wiatrak, będę musiał mieć udział w firmie recyklingowej, to się po prostu stanie. I w każdym razie. Pomyślałem sobie, że kurde, może byśmy zrobili sprzątanie świata. Mam paru znajomych w urzędzie miasta, napisałem, co musi się stać, żeby jakaś firma przyjechała i odebrała od nas śmieci, które zbierzemy. No i tam okazało się, że jest w ogóle pod to cały proces, instruktaż, że oni pod to przyjadą, że jeszcze w ogóle dadzą ci worki, rękawice, we wszystko cię wyposażą, jeszcze ci wskażą miejsce, gdzie masz pojechać, nie? tak to przynajmniej w Bydgoszczy się odbywa. No i powiedziałem do Julii, wysłałem jej potrzebne linki, mówię, słuchaj, spraw by to się stało. I ona sprawiła, że to się stało. Pojechaliśmy w jedno konkretne miejsce, gdzie tych śmieci naprawdę była tak porażająca ilość, że ja nie sądziłem, że mówię, jak, jak musisz być kula troglodytą, żeby po prostu robić coś takiego, gdzie do lasu idziesz odpocząć, dotlenić się, żeby twój piesek pobiegał. No i zostawiasz tam telewizor, na przykład. Nie? No, no po prostu dramat. I pojechaliśmy tam ze sporą. Z załogą z firmy. Czyli firmowo tam pojechaliście. pojechaliśmy. byliśmy tam firmowo, albo też jedna osoba spoza firmy. E, jakby mam taki, jakąś tam aspirację, że długofalowo chciałbym, żeby nawet setka osób po prostu wspólnie szła, e, również między innymi ze, ze strony moich obserwujących, żebyśmy razem to robili. No i wiesz, to trwało zaledwie godzinę. Zebraliśmy 200 kilo śmieci. Kurde, stary. Ja się. Ja, ja się, ja się Kilka dni po prostu odcinałem energetyczne kupony od tego, że poświęciliśmy sobie godzinkę, że zrobiliśmy to, że to pewnie zrobimy za jakiś czas i to będzie pewnie jedna z jakichś naszych takich tradycji firmowych, które będziemy regularnie robili i ja też z przyjemnością jako influencer będę się z tym utożsamiał i to będę mega mocno promował, żebyśmy wręcz takim, wiesz, legionem z workami wpadali do lasu i nagle pyk, 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 pyk czyścimy i po prostu, żeby ta... Przyroda też w pewien sposób na, na tym korzystała, więc to tak a propos rzeczy, które nie zawsze muszą przynosić zwrot finansowy. Rzeczywiście cię to tak podbija na kilka dni tak. emocjonalnie? Ja nie wiem z czego to wynika, ale, ale po zajebiście, prostu... że coś takiego znalazłeś. Nie, nie wiem jest czego... jak suplement przecież. E, absolutnie tak. No i kurde, jest to praktycznie bezpłatne. Ja nie do końca wiem z czego to wynika, wiem, że wiesz, no, jednych e, w pewien sposób ładuje na poziomie takiego ludzkiego dobra. E, pomoc w domu dziecka, innych, wsparcie schroniska pod kątem karmy. Mnie najbardziej relaksuje dokładanie wysiłku do tego, żeby po prostu było w jakimś mie miejscu czyściej, żeby było tam mniej plastiku, mniej syfu, mniej szkłamiec i mniej jakichś e, e, innych rzeczy. Wiesz, były takie sytuacje, to było... Nie wiem, czy to nie było chyba nad morzem, jak byliśmy, że zobaczyłem przy... E, Typowe Wody Słowowie, chyba. Tak, jak byliśmy kupić pianki na wakeboard. Tak, to tam była taka. Normalnie mamy linię brzegową, jest zatoka, są sobie żaglówki i tak dalej. I tam był taki kosz, który pływa, do niego się wlewa woda i, ten, i on jest tak skonstruowany, że jak ta woda się wlewa z jakimiś śmieciami, to te śmieci zostają w tym worku, a przez to, że ten worek jest z siatki, to ta woda, wiesz, wydostaje się na zewnątrz, a zostają tylko śmieci. Mhm. I wiesz, ja na to patrzę, ja się rozpływam, nie? I patrzę i mówię sobie. To już wiesz, jaką firmę zakładać? Kurde, i tak sobie myślę, ty. A może bym takie coś kupił i na przykład, żeby to sobie było obok wyspy, na, na Wyspie muńskiej, obok opery, i po prostu tak wiesz, bym sobie tam przychodził i patrzył, ile dzisiaj ciekawe ten worek zebrał śmieci, nie? I potem sobie wiesz, jeszcze poprosił kogoś, żeby mi jakąś statystykę podawali, ile w ciągu miesiąca zostało tych śmieci wyłowionych. Ja nie potrafię naprawdę totalnie wytłumaczyć, z czego to wynika, ale to jest dla mnie po prostu taka podjarka, że. Naprawdę, jakby jakakolwiek firma się odezwała z tego, tego, tego segmentu, żeby współpracować, to pewnie szanse, żebym się zgodził, były tak, byłyby takie, jak kiedy ktoś mi proponuje Wakeboard. Dobra, kiedy pływamy, nie? Gdzie pływamy? Jakby niezależna, niezależna pogoda i pora. Ale to jest y, zajebista informacja na temat samego siebie. Jeśli wiesz, że masz taką wewnętrzną motywację, to teraz już nawet pieniądze nie będą takie ważne. Po prostu będziesz chciał realizować jakieś jeszcze większe projekty, żeby zebrać jeszcze więcej tych zjebanych śmieci. I to yy, będzie jedyna motywacja. Tak, a odkryłem ją totalnym przypadkiem, bo tak, y, to było, nie wiem, rok, dwa lata temu, y, kiedy nawet może wcześniej jak pojawił się Simba. No bo jak masz y, y, psa, to dużo bardziej eksplorujesz przestrzeń dookoła siebie, siłą rzeczy. No chyba, że jesteś właścicielem typu, że wychodzisz na 5 minut, on się wysika i wracasz, nie? I myślisz, że zrobiłeś swoje zadanie. No... Pewnie behawiorysta by tutaj się wypowiedział, ja w ogóle spacer z Simbą tak minimum 20-30 minut, kilka razy dziennie. I chodząc z Simbą na spacery, jak nagle zobaczyłem, ile śmie leży śmieci w różnych miejscach, pomimo, że są kosze, no to sobie myślę, ja... I, 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 w, I w tym momencie cofnąłem się wspomnieniami do pewnego zdarzenia, które miało miejsce kilka lat wcześniej, a nie sądziłem, że ono w ogóle jest powiązane z tym, o czym teraz mówię. Mm -hmm. Wieczór kawalerski. Gdzieś tam pojechaliśmy. Płyniemy sobie kajakami. Płyniemy, jest miło, fajnie, świeci słoneczko, szumi wiatr, ruszają się trzciny. No i paru z uczestników pije sobie piwko. Ci bardziej rozgarnięci wpiją piwko, gniotą puszkę, chowają do kajaka. Na no ale się trafił rodynek. Rodzynek po wypiciu e, piwa rzucił je w trzciny. Obiecałem sobie, że nie użyję inwektywów, ale tutaj zrobię wyjątek. Stary, jak ja się wkurwiłem wtedy. Ja, pomimo, wstałem na, na kajaku, ryzykując to, że z niego zaraz wypadnę, więc dobrze, że była jeszcze druga osoba, która zastabilizowała. Jak do rozdarłem ryj na tą osobę, to po prostu zrobiło się mega dziwnie, no bo tam, wiesz, płyniemy w dziesięciu chłopach, hu-hu-hu, różne żarty padają i tak dalej. A ja robię aferę o to, że ty wrzucił puszkę w trzciny. Ale to po prostu było dla mnie tak nie. Tak nie do pomyślenia, że. mówię, No, no nie, jakby rozwala imprezę za, 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 za taką akcję. No i okej, okay, to się zdarzyło, spokojnie, miało trochę czasu, pojawił się simba i chodząc na spacery, złapałem się na tym, że moje oko wypatruje śmieci, które leżą, podnoszę i zanoszę do śmietnika. To jest stały punkt programu i stwierdziłem, ty. Jak robię to mimowolnie i ignoruję nawet kręcenie nosem mojej żony, która mówi bardzo logicznie, nie wiesz, kto to dotykał. Nie wiem, to no, są To, to są jakieś tak zasyfiałe rzeczy, przecież. No, znaczy wiadomo, że jak leży. A później rękę, czy partnerce. Że jak leży dwójka na środku chodnika, to nie podejdę, nie zbiorę na rękę i wrócę do śmietnika. To jest, nie jest aż taki odpał, nie? Ale jak jest jakaś butelka, papierek i widzę, że to nie jest po prostu tam wiesz, jakoś oblepione, no to biorę i zanoszę. Ale zauważyłem, że jeżeli tego typu sytuacje się dzieją, że ja robię tutaj awanturę, że tutaj się schylam po te śmieci, no to ty, no to może to jeszcze bardziej w takim razie podkręćmy. No i przez to, że właśnie poznałem ludzi z Urzędu Miasta, po, wytłumaczyli mi co i jak, pojawiła się Julia, Julia pomogła mi ten pomysł zmaterializować, no to stwierdziłem, dobra, no to teraz skoro jestem już tak jakoś wyszło tym influencerem, no to doprowadźmy do tego, żeby robić największe zbiórki e, śmieci w Polsce. Czy to się uda? Nie wiem, nie, ale jak tylko się, będziemy mie mieli do tego czas i przestrzeń, to będę dążył do tego, żeby te na tego typu akcje, takie wręcz happeningi przy Chodziło po prostu jak najwięcej osób. Więc jeżeli wśród Was są podobne ekologiczne friki, to Albert Jęgórzycki, Instagram, yy, dajcie mi follow, bo to spowoduje, że będziecie widzieli pewnie stories, jak będę okłaszał kolejną tego typu zbiórkę. Po raz pierwszy o tym mówię w ogóle publicznie. Tak wow. W ogóle bym się tego właśnie nie spodziewał. Ty diabelski kapitalista, jednocześnie chodzi czy zbierasz śmieci? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Um. No, to jest ciekawe, że niektórzy tak, niektórzy tak mają. Ja mam coś takiego, że jak wchodzę do sklepu i widzę produkty źle ułożone, to jak mam oczywiście czas, to podchodzę i układam te produkty. <tostanowicie> to jest to, jest to... Naprawdę. I tak czasami układam te gazety, albo jakieś batoniki układam, albo coś spadło na dolną półkę, to podniosę na kolejną półkę mhm. i robię coś takiego i tak sobie myślę, że też w sumie nie, wiem, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to robię, ale po prostu jestem takim freakiem. Mam wrażenie, że to jest takie OCD, że mhm. ma, masz... Jak, jak jest y rozwinięcie skrótu OCD? OCD... Um, Masz takie poczucie kontroli? Poczucie czy... kontroli, tak. Okay. Ja się teraz sobie nie przypomnę, jak to się nazywało. Ale jest coś takiego. I ludzie coś takiego mają i nigdy bym się nie spodziewał, że ty będziesz miał coś takiego odnośnie zbierania śmieci na no, ulicy. jest, to tak. No. Jak będziesz robił jakiś happening, to ja chętnie przyjdę. Z przyjemnością cię zaproszę. Mówię serio. Super. <noise> to jest to możemy wiesz podbijać w Warszawę, a potem bo w ogóle róbmy zloty w poszczególnych miastach, nie? Bardzo to chętnie. Zajebisty pomysł. I to jest niesamowite jakich się rzeczy można dowiedzieć, dowiedzieć o ludziach. Um, jak ci idzie praca z, z Sylwestą? Początkowo szło mega topornie, ponieważ yy, pomimo, że on to podzielił na etapy, to dla mnie poziom tego, je, czego sportsmed oczekiwał ode mnie, żeby przemodelować w moim życiu, to było w ogóle na zasadzie ty, to może ja w ogóle umrę i się urodzę na nowo, nie? Żebyśmy taki mieli carte blanche i zaczęli wszystko od nowa, no bo jak nagle masz inaczej spać, inaczej się odżywiać, masz brać jakąś tam turbo dużą liczbę suplementów. Masz... Co, co było najtrudniejsze? Jedzenie, wiesz. Dopóki nie pojawiła się pani Kasia, która nam gotuje 6 dni w tygodniu, dopóki ona się nie pojawiła, to utrzymywanie tego jadłospisu przy moim trybie życia, mówiąc wprost, było nierealne. Po prostu było nierealne. Ja nie lubię gotować, nie umiem gotować. Rozbierać śmieci. Nie umiem tych rzeczy robić. Z kolei moja, kariera mojej żony niesamowicie kwitnie, nabiera tempa, więc proszenie ją o gotowanie to po prostu uzna, uznawałbym za wręcz zamach dla, dla, dla jej rozwoju, więc nie miałem do tego śmiałości, co z kolei powodowało, że regularnie lądowałem w restauracjach, gdzie próbowałem jeść te rzeczy, które są mi wskazane. Warzywa, jajka, jajka, warzywa, trochę mięsa. Praktycznie w kółko i odrobina węglowodanów, no ale wiadomo, jak to jest w restauracjach, to nadal nie jest dopasowane idealnie do Twoich parametrów. Jak zapytałem się Sylwestra o pomysł, żeby to była dieta pudełkowa? Jaka dieta pudełkowa ma? Nie, bo tam, kurczę, ja byłem w tym biznesie, wiem co oni tam robią. Musisz mieć swojego kucharza, takie, takie parametry, ty taki, taki wieków jedziesz. Jest dobra dieta pudełkowa, na którą ja ostatnio się przerzuciłem, Kickfit. I oni rzeczywiście dbają. Mają takiego właściciela, który też jest takim frikiem dietowym i mhm. pr pracuje z nimi. Na razie nie jakoś super długo, więc też jeszcze nie chcę wiesz, mówić, jak to nie zajebiście, ale. Myślę, do, do, myślę, myśl, myśl, że jakby Sylwester zobaczył, co robią, to mógłby, mógłby klepnąć i powiedzieć Dobra, da się to, da się to przeżyć. Wątpisz? Jak chcesz wypuścić Gina z butelki, to zaproś Sylwestra do tego i zobaczymy, co się stanie. Nie? E, <laughs> już go trochę z bliska poznałem. Inaczej, no, on ma dość wyraźną opinię w, e, o, o, o tego typu produktach, przynajmniej w kontekście jego usług, bo nie podpisywałbym się pod tym tak bardzo, gdybym nie miał efektów typu kilkanaście kilogramów w dół. Parametry krwi, anegdota, piguła, która mi pobrała e, krew, przepraszam, pani pielęgniarka, jak robiła mi krzywą cukrową, to widząc wynik krwi, na mówi... Tak niskiego wyniku nie widziałem od pół roku. Więc mam namacalne dowody tego, że to działa, nie? Ale... Miałeś to obciążenie, że musiałeś pić tą glukozę? Tak. tak Zemdlałeś? Tak. Przez pobieranie krwi? Nie, przy tym, przy wymienianiu tego. Nie miałeś żadnych problemów? Ja, ja, ja jestem bliski zemdlenia, jak czuję moment ukłucia, nie? To... Ja, ja też. Jak ja miałem stół. <noise> Babeczka powiedziała mi, już któryś raz tak zrobiła kobieta. Przychodzę i mówię, nie, ja mdleję. Proszę mnie, proszę mnie położyć. Ona mówi, nie, nie, ze mną nikt nie mdleje, będzie zajebiście. Ja mówię, no okej, okay, więc wykładam tą rękę, pobiera mi tą krew i ja, <noise> i ja siedzę i ja jej mówię, mdleję, mdleję i zostałem na siedzeniu, no bo już miałem wbitą tą igłę, więc nie mogłem niczego mm -hmm. innego <noise> zrobić. No. Ale jakie to było kurwa dziwne, bo ja nie wiedziałem, co mam zrobić, bo masz takie, po prostu jakby ci, jakby ci zakładali jakąś folię na głowę, czuję że tak ci zawęża i, I piję zimną wodę, oddycham. I to tak trwało z 3 minuty, zanim w ogóle z tego wygnąłem. I rzeczywiście nie zemdlałem ale babeczka już nie była taka trwana I pan się położy, pan się położy. I już za razem pobierami należąco. No, no, ja to wiesz, no ja nie wiem, czy jestem szczególnym przypadkiem, ale na pewno jestem barwnym przypadkiem, jeżeli chodzi o pobieranie krwi, bo zawsze A, próbuję przekonać panią pielęgniarkę, że pobrała mi krew z kciuka. Raz to się udało, bo była z niewiele potrzebne. Potem pytałem się i to było i to, był właśnie, to był taki moment, gdzie ja nie boję się kompromitacji i głupich pytań. Nie? Przychodzę i mówię, pani, co, ja się bardzo boję igieł. I tak wolałbym nie widzieć tego albo nawet nie móc zobaczyć, bo ok, mogę odwrócić głowę, ale w każdej chwili mogę spojrzeć z powrotem. A wolałbym tego kompletnie nie widzieć, więc czy mogę się położyć na brzuchu i pani pobierze krew z łydki? Ona mówi, my pobieramy tylko z nadgarstka albo z dołu łokciowego. Proszę wybrać. Ja mówię, to zróbmy dzisiaj wyjątkowo z nadgarska. Pani pielęgniarki, która robi nadgarstka, nie ma. Mówię, to po co w ogóle menu dajecie, skoro kurczę nie ma żadnej innej opcji, tylko ta, której nie chcę. Yy, więc no, za każdym razem są takie właśnie chocki, klocki i też powiedziałem właśnie Julii na samym początku współpracy, bo ona też między innymi mi umawia badania krwi, zawozi mnie na nie, odbieram, a znaczy, potem mnie zawozi do domu, kiedy bym właśnie czuł się słabo. To i powiedziałem, słuchaj, jak z czymś będziesz miała problem, niańcząc mnie czasami wręcz, to z tym, że jak będzie kwestia pobierania krwi, bo będzie znowu kazał sylwester, to ja tam mogę naprawdę po prostu fikołki odwalać, żeby to przesunąć na jutro, za tydzień, coś tam i tak dalej. No i ona miała tego próbkę, bo akurat był taki czas, że dużo latałem samolotem, a z perspektywy Sylwestra. On tam tłumaczył mi co z czego to wynika, ale mówię, Dobra, stary, nie, mów nie zapamiętam, grun, że działa. I przez to, że latałem samolotem, to on twierdził, że po wylądowaniu muszę odczekać co najmniej dwa tygodnie, żeby to było naprawdę miarodajne. Nie? Mhm. nie wiem, czy to jest legitne, czy nie. Tak jak on mówi, to tak po prostu robię. No i tam był taki okres, że właśnie dużo latałem, i od momentu, kiedy miałem mieć pierwsze badanie krwi, do momentu, kiedy je faktycznie zrobiłem, to minął, nie wiem, półtora miesiąca, i wiesz, no. I teraz znowu, i to jest taka walka, bo tak na poziomie logicznym ja wiem, że to jest potrzebne. Ja wiem, że sportsman musi na poziomie liczb zobaczyć, czy strategia, która została przyjęta pod kątem żywienia, suplementacji, czy działa. Ja to wszystko wiem. Ale tak tego tak, kurwa boję. Że każda sytuacja i okazja, żeby to odsunąć, chociaż o, o kilka dni to jest takie... Uff, uff. Po prostu... No, nie, no, no, no tak mam, nie? Taki mój urok. Nie, nie próbowałeś jakoś z tym walczyć? Yy, powiedzieć sobie właśnie, dobra, od dzisiaj się przestaję bać pobierania, pobierania krwi i nie będę się, nie, nie będę się tym przejmował? Nic, nic nie próbowałeś z tym zrobić? Zauważyłem, że działa mi jedna metoda. Yy, ona jest bardzo banalna, ale... A mianowicie dwie. Jedna jest trochę bardziej skuteczna, druga trochę mniej. Ta, która jest trochę mniej, to kiedy mówi do mnie pani pielęgniarka i pyta mnie o miłe rzeczy. O nic, one gadają do mnie też. To no. fajnie odwraca uwagę. A to, co mi przynajmniej ostatnio zadziałało jeszcze bardziej, i to było najmniej bolesne i traumatyczne pobieranie krwi w moim życiu, to był taki moment, że ja po raz pierwszy usiadłem. I Ja zagadałem pielęgniarkę. Tak, hmm. zacząłem zasypywać po prostu takimi tam historiami, anegdotami, żartami tam. Uh, 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 uh. Ona pewnie też wiedziała, że tak. Ona chodzi. się zaczęła trochę śmiać, Julia się zaczęła trochę śmiać, więc mówię: O, dobra, mój wewnętrzny błazen ma publikę, to ujedziemy, uh, jedziemy, nie? I walimy kolejne anegdoty za anegdotą, a za anegdotą za anegdotą. I ona mówi: no, Już koniec. Ja mówię: o, Czekaj, czekaj. Nim leje? Krew mi nie odpływa? Tu już mam ten plaster założony? Mówię: Ty, może to jest recepta, żebym ja po prostu cały czas gadał, więc jak będę kolejny raz, a będę pewnie prędzej czy później, już, 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 już czuję po prostu w kościach, że społeczność już myśli nad tym, żeby mi wysłać wiadomość Adrian, kolejne kłucie, nie? To jak pójdę kolejny raz, to tak, to będę pewnie gadał cały czas. No zobaczymy, może to coś pomoże. Um, kiedy ostatni raz zemdzałeś? No to było gdzieś z półtora, dwa miesiące temu, jak byłem podczas badania krwi. I właśnie I, i, i kładziesz się? Ja im właśnie zawsze mówię, żeby, żebym mógł się położyć, a akurat w tym konkretnym... No, nie pamiętam, czy tam było łóżko. Podobno pomaga wypicie szklanki wody, testowałem, nie pomaga. Wiesz, co to było akurat tak, że ten fotel był taki, że miałeś taką pozycję półleżącą? I ja mówię, i wiesz, ja już jak teraz przychodzę na pobieranie krwi, to tam mam wszystko w głowie, po prostu proces złożone. Mówię, dobra, proszę pani, jakby od razu powiem, jak jest. Igły to jest mój kryptonit, dla jasności. One mnie pokonują, ale tak totalnie, więc jest szansa, że zemdleję. Ważę w tej chwili 85 kg, więc o ile pani nie chce robić martwego ciągu i mnie zwlekać z tej podłogi, to proponowałbym, żebym, żebym się od razu położył. I też porforum, a proszę od razu postawić wiatro, bo może być tak, że mój żołądek stwierdzi, że dobrym pomysłem jest zwrócenie wszystkiego. Wymiotowałeś kiedyś? Stary. Wow. Dwa razy. ja aż takiego hardkoru nie mam. Dobra, zbliżamy się do końca ale skończmy tylko temat No, więc to, te, to, też się, to też się zdarzyło, I tak, więc od razu daję wszystkie wytyczne, żeby ona też miała komfortowe warunki pracy, no bo wyobrażam sobie, że nie chciała być nagle zaskoczona, że 32-letni typ leży na podłodze obrzygany, nie? No, to nie jest kurczę, sobotnia noc jakaś dyskoteka, tylko no, nadal to jest laboratorium. Ale to ci musi jeszcze bardziej podkręcać ten strach. Jak miałeś taką sytuację, to ja też bym był obstrany jeszcze bardziej. No, tak, nie? Znaczy, też, żeby było jasne, no, jak jesteś dzbanem, który zapomniał, że nie powinieneś nic jeść przed tym pobieraniem krwi, a coś tam kurczy zjadłeś, no to potem się podziw, że nagle system no tak, mówi: przecież... Zwracamy, boaj, lecimy, nie? Już komuś o tym w, na, na łamach tego podcastu mówiłem. Jest w Stanach ex-Navy Seal, który mówi, że on też mdleje od pobierania krwi. Więc to nie jest w żaden sposób nic skorelowanego z tym, że ktoś jest słaby albo cokolwiek. Wojskowi też mdleją. No, tak, to jest pocieszające, bo ja się zawsze zastanawiałem, kurwa, to jak ja się boję igły, to co by się stało, jakbym miał jakąś kontuzję poważniejszą, mm -hmm. ale okazuje się, że to jednak nie, jest, nie ma żadnego przełożenia. A, uf. Czy, czyli mówisz, że pomaga ci to, zrzuciłeś trochę kilo, jak, tak. jak twoje badania krwi? Spadł mi kortyzol, spadł mi cukier. Nadal wysoka jest, jeżeli dobrze pamiętam, Sylwester poprawnie, jeżeli będę teraz gadał głupotę, nadal jest chyba wysoka m, prolaktyna, która, jeżeli dobrze pamiętam, Sylwester mi powiedział, że jest oznaką tego, że organizm jest przemęczony. I to faktycznie w punkt, bo ostatnich kilka miesięcy było naprawdę trudnych. Dlatego też między innymi w grudniu biorę sobie cały miesiąc urlopu, żeby naprawdę ostygnąć bardzo, bardzo, bardzo mocno. Co będziesz niby robił? Próbował żyć nie patrząc w telefon, nie? Czy mi to wyjdzie? Będę zbierał śmieci, o tak, o to będę Cały miesiąc po prostu, całą Bydgosz posprzątam, nie? Sam. One man army i, i, i lecimy, nie? <laughs> będzie, będzie wiesz. Se sequel filmu, jestem legendą i w ujęciach zbieram śmieci po Bydgoszczy, nie? Taki jest pomysł na grudzień. Więc na pewno parametry krwi się poprawiły, spadła mi waga, wzrosła jasność myślenia, zmniejszyło się takie napięcie, które miałem skumulowane w mostu, taki powiedzmy troszeczkę stres. Mhm. Więc jest dużo rzeczy do przodu, nie? Poprawiała się wydolność treningowa, poprawiła się wytrzymałość, że potrafię pracować dłużej, w większym skupieniu. I poprawiła się jeszcze e, jakość paru innych parametrów. Okej, okay. nie, nie będę kontynuował, domyślam się <grym> o że mówimy. E... Chodzi o kupę. E, te... <grym> czego bym się nie spodziewał przy współpracy czego bym się spodziewał przy współpracy z Sylwestram? Um... To też jest dla ciebie taka zajawa, sprawdzać te badania krwi? Ja przejrzę, co ci poszło w górę albo w dół. Wiesz co, no podejrzewam, że teraz trochę nad wyrost użyję tego sformułowania, ale czytam aktualnie o tym książkę, już którąś, to jest to temat dla mnie fascynujący, czyli w ogóle szeroko pojęta grywalizacja. I no, jak robisz regularne badania krwi, do tego. Masz klinikę, która się Tobą opiekuje, do tego masz y, prywatnego kucharza w domu, który de facto, na, na prośbę pani Kasi celowo mówię, że ona jest menadżerem domu, no bo faktycznie kompleksowo robi wszystko. No to jak nagle się zbudujesz wokół siebie taką te, pewnego rodzaju infrastrukturę, która wspiera ten Twój proces dbania o zdrowie, i do tego masz feedback w postaci liczb w wynikach krwi, to trochę jakbyś był w grze, nie? Czyli widzisz to, czy okej. Okay, czy faktycznie to twoje wypoczęcie organizmu rośnie, bo na przykład bardziej dbasz o sen, czy spadł ci ten, ten cukier i na przykład całkowicie zniknęło ryzyko insulinooporności, bo jest po prostu lepiej, no to to zwyczajnie cieszy. Więc oczywiście sam moment pobierania jest dla mnie, dla mnie traumą, ale potem ten moment oczekiwania na wyniki już jest taka, wiesz, ekscedacja na zasadzie... Ja sprawdzam, kurde, czy one już przyszły, To dosłownie. Ile na tej maturze będę miał, nie? Z tego języka angielskiego, kurde, było powyżej 90, czy nie było powyżej 90, więc... więc to, to super powoduje, taką daje ci mm, po prostu informację zwrotną, że chcesz ten proces kontynuować i chcesz go jeszcze bardziej podkręcać, żeby zobaczyć, co jest w ogóle możliwe, bo w momencie, jak zaczynasz czuć się dobrze, to to jest tak uzależniający stan, że nie, nie powiedziałbym, jeszcze na przykład rok temu, że będę w stanie świadomie na przykład zrezygnować z fast foodów, bo ja zawsze staram się na przykład unikać słodyczy. Nie? Oczywiście, się, że się zdarzało je zjeść, ale starałem się ich unikać, ale fast foody, to tam nie miałem tak żelaznej polityki. A teraz, czując jak się czuję, to perspektywa tego, że mam zjeść kebaba i miał mieć rewolucję na, pozi na poziomie flaków i potem rewolucję na poziomie silnika odrzutowego siedząc na, na, na toalecie Chyba nie chcę, nie? Chyba nie chcę i zniknęła w ogóle jakakolwiek pokusa, żeby w tym kierunku pójść. A co ciekawe, przynajmniej wedle perspektywy Sylwestra, my jesteśmy bardzo mocno na początku mojego takiego procesu zdrowienia i regeneracji, bo jest szereg różnych parametrów, które mamy do naprawienia. Celowo o nich na razie nie będę mówił, bo będę o tym mówił, jak będę po tym etapie, bo wtedy będę miał jakieś wnioski, obserwacje, przemyślenia. Więc jeżeli teraz jesteśmy powiedzmy w fazie 10-20% podkręcania mnie, to chcę zobaczyć, co będzie przy 80%. Co będzie przystuje, że w ogóle tam będę w stanie dotrzeć, nie? bo być może mój styl życia będzie pewne rzeczy uniemożliwiał, też się z tym liczę. Już mnie nie będziesz dojeżdżał za to, że nie chcę z wami zjeść jakiegoś niedobrego jedzenia. Pamiętasz, jak tu kiedyś byliście i zechcieliście coś zamówić? Ja mówię, że nie, ja jestem na diecie, a ty co, czy jesteś lepszy od nas? Powniem <śmulanie> mi to słownie, i tak powiedziałeś. <śmulanie> Jezu, a ja potem mówię, kurczę, i narzekam, jak ktoś mi proponuje alkohol. Nie, Boże, co za cholerny hipokryta. Oj, rewelacja. Pięknie, ja, że mi to wytknąłeś. Kurczę, no, zaje, zajebiste. No. Ja teraz załatwiłem sobie, też rozkminiłem sobie współpracę, zajebisty materac. Jestem ciekawy, jak materac poprawia jakoś mm -hmm. snu, bo tego jeszcze nie robiłem do tej pory. Ty masz jakiś wypasiony materac? Jest. I poduszka, i jest te, też... I te, chodziłeś tam testować, kłaść się na tym wszystkim? Tak, to było już całkiem dawno temu, ale był taki proces, akurat Kamila to bardzo mocno rozpykała, do tego jeszcze mamy, ja mam dla siebie kołdrę obciążeniową i tam jeszcze parę jakichś tam innych elementów, które, które, uwaga, Product Placement szerzej opisuję w, w kursie z Sylwestrem Głosem, ale tak, trochę tych elementów, które optymalizują sen jest, uważam, że taką w ogóle mam refleksję, że zobacz, jak dużo korzystasz z jakiegoś przedmiotu, jest to albo twoje narzędzie pracy, albo coś, co jest po prostu stałym elementem twojego życia. Typu fotel, na którym siedzisz. No to nie jest chyba fanaberium wydanie na taki fotel nawet kilku tysięcy złotych, żeby na przykład... Nie jest, absolutnie. U mnie są zajebiste siedzenia. Te, te siedzenia są po to, żeby goście się za długo tutaj nie rozgadywali, żeby wiesz, pyk, do widzenia. I potem mamy odcinek, który trwa zaledwie trzy godziny, nie? Natomiast jak, taką mam właśnie refleksję, że jak z czegoś korzystam bardzo często i bardzo dużo, to jeżeli mogę sobie na to pozwolić, to robię co w mojej mocy, żeby to był Przedmiot, produkt jak najlepszej jakości, żeby korzystanie z tego zwyczajnie sprawiało mi przyjemność. Myślę, że to, że używasz Maca, to nie jest przypadek. No oczywiście, że to nie jest przypadek. Tak samo jak mikrofony i wszystko inne, co mam dobrej jakości, to tego hmm. bo się hmm. sam sobie kupić po to, żeby się nie musieć martwić później. O no, właśnie. no właśnie. Bardzo Ci dziękuję, kończymy, bo nam się kończy czas. Um, powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach. Na pewno na, co ty, na... co ty bierzesz telefon? Bo wiesz co, sprawdzam, czekaj, 1730. No tak, nie. lepiej, żebyśmy faktycznie skończyli, żebym mógł spokojnie dojechać do jeszcze do logopedy, bo musimy Spoko. sprawdzić język. E, tak, więc naj, najserdeczniej to zapraszam na mojego Instagrama, Adrian Gorzycki, aczkolwiek też jestem i na Facebooku, i na LinkedIn'ie, i na Twitterze, natomiast na Instagramie chyba jestem najbardziej aktywny i najbardziej od kulis pokazuję to, co robimy, jak robimy. I przy okazji również zapraszam do, na stronę lożekapitalistów.pl, jeżeli macie biznes od kilku milionów w górę i chcielibyście być w towarzystwie, które z jednej strony sobie ceni edukację, relacja, a z drugiej strony nie dziwi ich to, że macie na nadgarską Omega albo Rolexa. To jest dobre miejsce. Bardzo dziękuję. dziękuję. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele, o 19. Pozdro.